Jest taka dosyć rzadka przypadłość, HPPD, czyli po polsku to jest zaburzenie postrzegania spowodowane halucynogenami. Występuje tu to u bardzo niewielkiego odsetka ludzi. Zakłada się, że osoby właśnie z podatnością na psychozy mają już wystarczająco taką labilną psychikę, taką mało przewidywalną, więc dostarczenie im takiego dodatkowego bodźca farmakologicznego, który by jeszcze bardziej upłynnił ich świadomość, mogłoby im po prostu pogłębić objawy. W przypadku osób z chorobą dwubiegunową na przykład wywołać manię, w przypadku osób z predyspozycjami do schizofrenii właśnie zaostrzyć te objawy. Dostaję w prywatnych wiadomościach oskarżenia o to, że chcę polskim dzieciom dawać narkotyki. Miałem groźby śmierci też od niektórych patriotów, więc wow, takie... to już daleko zagalopowało. No wiesz, temat wzbudza naprawdę silne emocje. W niektórych przypadkach to się też wiąże z urojeniami, z paranoją. Taka utrata kontroli zupełnie. Kompletna utrata kontroli nad tym, co się dzieje. I to jest bardzo dobrze, że o tym wspominasz, bo tak, to poczucie jak gdyby, że nie wiem, że oszalałeś, że oszalałaś, jest w tych stanach właśnie bad tripów dosyć często gdzieś tam opisywane. I przerażenie, że to się nie skończy. Bo tak, jak i że to będzie trwać dalej. Maciej Lorenc, cześć. Cześć, dzień dobry. I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Przede wszystkim dziękuję ci za zaproszenie. Bardzo mi jest miło z tobą spędzić czas. Mi również. Ja jestem z wykształcenia socjologiem i od wielu lat zajmuję się tematyką środków psychoaktywnych i ich wpływem na społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem ich potencjału terapeutycznego. Napisałem dwie autorskie książki. Pierwsza z nich, Czy psychodeliki uratują świat, wywołała takie dosyć duże zamieszanie w debacie publicznej na temat tak zwanego renesansu psychodelicznego. Był to zbiór wywiadów z czołówką międzynarodowych badaczy, którzy właśnie w psychodelikach dostrzegają pewną nadzieję na to, jak mógłby zostać zrewolucjonizowany, czy zmieniony, przekształcony system opieki nad zdrowiem psychicznym. Między innymi w kontekście leczenia depresji, zespołu stresu pourazowego, czy uzależnień. W zeszłym roku wydałem swoją drugą autorską książkę. To jest taka monografia o psylocybinie, czyli substancji czynnej zawartej w grzybach psylocybinowych, magicznych grzybach halucynogennych. To jest ta książka, która nazywa się Grzybobranie. Tak, Grzybobranie, kulturowa historia psylocybiny. Natomiast nie jest to historia tylko kulturowa, wbrew temu, co tytuł sugeruje. Są tam też obszerne fragmenty dotyczące psychiatrii, mykologii i wielu innych dziedzin. Starałem się stworzyć takie interdyscyplinarne kompendium na temat tej substancji. Mykologia to jest dyscyplina zajmująca się badaniem grzybów. Badaniem grzybów, tak, dokładnie. Mhm. Oprócz tego tłumaczę książki o tej tematyce. Przetłumaczyłem ich kilkadziesiąt. Prowadzę też autorską audycję w Radiu Nuance o tytule Psychodelicje i tam zapraszam gości z różnych dziedzin, którzy dzielą się swoją wiedzą. To ja bym chciał tylko, jak już jesteśmy przy niuansie, kolejny raz pogratulować osobie, która wymyśla nazwy programów, chyba że wymyśliłeś. Sam wymyśliłem, sam dziękuję. Ale nazwy są genialne w niuansie. Też tak myślę. W każdym razie jestem też członkiem zarządu i współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. To jest taka inicjatywa, która powstała w ramach Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej w 2019 roku. No i od tych 5 lat staramy się tworzyć taki kontekst, który by integrował polskie środowisko naukowe zainteresowane psychodelikami i działał na rzecz bardziej racjonalnych regulacji prawnych dotyczących tego, jak dostęp do nich mógłby wyglądać w ramach systemu obecnie istniejącego biomedycyny. I cóż, no to chyba tak w ogólnym zarysie to, czym się zajmuję w życiu. Wspomniałeś o tym, że twoja pierwsza książka wywołała dyskusję publiczną i to jest jedna rzecz, o której chciałem się porozmawiać, czyli jak to jest w tym momencie postrzegane w Polsce, to jest społecznie zajmowanie się w ogóle psychodelikami, bo domyślam się, że być może w twoim środowisku jest tak, że jak przychodzisz i ktoś ciebie zapyta, czym się zajmujesz, jak powiesz, że zajmujesz się psychodelikami, to tam to jest zaakceptowane, natomiast na pewno są obszary gdzieś, gdzie gdybyś to powiedział, to ludzie powiedzieli, jak to psychodelikami, to jakby czym ty się w ogóle zajmujesz. Teraz będziesz chciał coś sprzedać? Dokładnie tak. Znaczy,
Jak wydawałem tę swoją pierwszą książkę, to ten temat był praktycznie nieobecny w debacie publicznej. Ja też z tego względu się pod wieloma względami stresowałem tym, jak to będzie odebrane przez polskie społeczeństwo, które jest względnie konserwatywne. Psychodeliki też w Polsce są zaklasyfikowane do grupy 1P, czyli takich najbardziej niebezpiecznych środków psychoaktywnych, które wiążą się z wysokim potencjałem nadużywania i nie mają zastosowań medycznych. Wszystko wskazuje na to, a przynajmniej wiele wskazuje na to, że taka klasyfikacja jest bezpodstawna w ich przypadku, że ich potencjał do nadużywania jest względnie niski, na pewno znacznie niższy niż w przypadku środków, które jakoś tak bardziej może stereotypowo ludziom się kojarzą ze słowem narkotyki. Czy kokaina, fetamina? Kokaina, heroina, nawet alkohol myślę, że bardziej gdzieś tam pasowałby do tej definicji niż chociażby właśnie grzyby psylocybinowe. Tak, jeśli jesteś gdzieś w jakimś środowisku i rozmawiasz o różnego rodzaju środkach, jeśli w ogóle to ktoś robi, to bardzo rzadko usłyszysz, że ktoś przesada z psychodelicznymi środkami, że ktoś regularnie zażywa takie środki, bo to jest po prostu trochę bez sensu, moim zdaniem. Jest bez sensu. Też wielu użytkowników, nawet takich pozamedycznych, w dosyć naturalny sposób używa ich niezbyt często, ponieważ są to jakby w wielu przypadkach dosyć intensywne doświadczenia. W badaniach sondażowych widać, że w przypadku grzybów psylocybinowych zdecydowana większość ludzi sięga po nie, tych, którzy w ogóle po nie sięgają, sięga po nie 3-4 razy w roku, więc względnie rzadko. Natomiast wracając do twojego pytania o to, jak to jest odbierane, jak to jest postrzegana taka tematyka, no to od właśnie wydania mojej pierwszej książki się bardzo dużo zmieniło, również w Polsce, ale też na świecie. Stało się to wręcz tematem takim hype'owanym, bardzo mocno modnym, skupiającym zainteresowanie mediów, zainteresowanie inwestorów, którzy chcą pompować pieniądze w przedsięwzięcia takie stricte nastawione na zysk, związane właśnie z terapeutycznym zastosowaniem psychodelików. Wzrosła też ewidentnie liczba ludzi, którzy chcą po nie sięgać, zachęceni też po części tymi przekazami medialnymi, często takimi hiperentuzjastycznymi, jakby coraz więcej ludzi chce po prostu, jest z czystej ciekawości albo z chęci leczenia samodzielnego, prób samodzielnego leczenia niektórych zaburzeń, po prostu interesuje się też osobistym doświadczeniem z tymi środkami. Ja rzeczywiście też funkcjonuję trochę w takiej bańce od wielu lat, to znaczy mam kontakt z ludźmi z bardzo różnych dyscyplin, czy psychiatrami, czy neurobiologami, farmakologami, terapeutami również, przedstawicielami nauk humanistycznych, no ale tym wspólnym mianownikiem, powiedzmy, w moim przypadku są w większości tych interakcji właśnie psychodeliki. Natomiast bardzo często zdarza mi się wyjrzeć poza tą swoją bańkę, czy poprzez udzielanie wywiadów dla dużych mediów, czy poprzez pojawianie się na konferencjach, które nie są stricte poświęcone tej tematyce, chociażby konferencjach psychiatrycznych, takich jak Zjazd Psychiatrów Polskich. To jest taka główna konferencja psychiatryczna, zresztą też organizowana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Więc jakby też zależy mi na tym, żeby wychodzić poza tą swoją bańkę, gdzie no wiadomo, że bańki funkcjonują w taki sposób, że ludzie często się klepią po prostu po plecach, a poza tą bańką można spotkać zupełnie inną perspektywę i też tak skonfrontować się z opiniami przeciwnymi, żeby też zrewidować, na ile jakieś twoje, wiesz, przekonania czy poglądy są rzeczywiście zgodne z prawdą i rzeczywistością, a na ile są przejawem jakiegoś myślenia życzeniowego. Jak opowiadałeś o tym, że przekaz medialny czasami jest taki przesadnie pozytywny, to sobie pomyślałem o Joe Roganie, którego na pewno kojarzysz z tego, że bardzo dużo opowiada o psychodelikach i się tak w głowie zastanawiałem, czy to nie, że trochę jestem zaskoczony, że on opowiada o tym w tak pozytywnych barwach, nie biorąc pod uwagę tego, jak często zdarza się, że komuś to rzeczywiście przyniesie jakieś negatywne skutki. A później sobie pomyślałem, jedna rozmowa przyszła mi do głowy, gdzie jeden naukowiec mówił, że dziękuję mu za to, że zrobił to na tyle
dostępny dla ludzi, że środowisko naukowe zaczyna w ogóle o tym rozmawiać. I on przypisywał Joe Roganowi bardzo dużą zasługę w tym, że ludzie w ogóle zaczęli o tym gadać. Więc to jest w sumie z jednej strony promuje to w taki ekstremalnie pozytywny sposób, co jest być może negatywne, ale z drugiej strony chyba się przyczynił trochę do tego, że ludzie w ogóle o tym rozmawiają. To znaczy tak, no warto mieć gdzieś też tam z tyłu głowy, że przez wiele dekad była ta narracja, to wahadło tej narracji było po tej stronie negatywnej, więc no obecnie przechyliło się to wahadło w drugą stronę i w dużej mierze się to przyczynia do pewnego rodzaju oddemonizowania tych środków, no bo one rzeczywiście mogą wiązać się z konkretnymi zagrożeniami dla zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Ale myślę, że warto to podkreślić to, o czym powiedziałem wcześniej, że w porównaniu z innymi środkami psychoaktywnymi są to substancje o względnie wysokim takim profilu, korzystnym profilu bezpieczeństwa, czyli nie są to substancje, które, tak jak już wspomnieliśmy tutaj, prowadzą do takiego kompulsywnego, niekontrolowanego używania, jakby wynikającego z uzależnienia od nich. Widać też w badaniach na zwierzętach, że zwierzęta nie są zainteresowane właśnie takim ciągłym przyjmowaniem psychodelików. Dosyć szybko się nimi przestają interesować. To są eksperymenty polegające na tym, że jest zwierzę w klatce i ma dźwignię, za pomocą której... Tak, jak się uzależniają od kokainy i cały czas naciskają, dopóki nie umrą, to z psychodelikami to tak nie działa. Tak, no a wręcz no, psychodeliki są gdzieś tam stosowane, w zasadzie od początku badań nad nimi w świecie zachodnim są stosowane w leczeniu uzależnień i no nie jest tak, że to jest skuteczność stuprocentowa, ale nic nie działa stuprocentowo. Jeżeli psychiatrzy czy terapeuci mieliby dostać kolejne narzędzie do pracy z pewną grupą pacjentów, na których inne sprawdzone bardziej formy kuracji nie działają, no to jest to w moim odczuciu korzystne dla zdrowia publicznego i też jakby dla zdrowia indywidualnych gdzieś tam jednostek. Więc jakby rzeczywiście ta narracja jest teraz przesadnie optymistyczna i może wspomnę też o tym, że zanim psychodeliki zostały zdemonizowane i w latach 60. i później wpisane do tych najbardziej restrykcyjnych kategorii prawnych, też przekazy medialne na ich temat były bardzo optymistyczne. Przedstawiano je jako nowe, cudowne leki, które mogą zrewolucjonizować nasze myślenie o biologicznych podstawach zaburzeń psychicznych, dać psychiatrom lepsze wyobrażenie na temat stanów, które przeżywają pacjenci, na przykład w trakcie psychoz. Tutaj już z perspektywy czasu widać, że psychodeliki nie wywołują takiej modelowej psychozy, że jest to jakościowo inny stan, ale początkowo tak o tym myślano, że być może mogłoby to być narzędzie edukacyjne dla ekspertów w dziedzinie zdrowia. No i jest mnóstwo opinii takich w mediach odnośnie tego, że o, weź psychodeliki i zmienisz swoje życie, że to pozwoli ci spojrzeć na siebie z takiej innej perspektywy, że na przykład rzucisz alkohol, pomimo że jesteś uzależniony od 10 lat, albo zrobisz jakąś inną diametralną zmianę. To też nie jestem pewien, jak często się zdarza i domyślam się, że ty czytając o tym bardzo dużo, będziesz miał dane na temat tego, że to się po prostu bardzo rzadko zdarza. Takie zmiany pozytywne, drastyczne? Drastyczne. Zdarzają się i to zdarzają się względnie często, na pewno częściej niż w przypadku, tak jak mówię, jakby ja jestem jednak zwolennikiem tego, żeby jakoś tak pozycjonować informacje w odniesieniu do innych informacji, więc jeżeli mamy wrzucone psychodeliki w tych konwencjach międzynarodowych do najbardziej restrykcyjnie kontrolowanej grupy środków psychoaktywnych, no to też tworzy pewnego rodzaju, przyczynia się do postrzegania ich przez społeczeństwo. Natomiast jedną z takich kluczowych cech doświadczenia psychodelicznego jest to, że, i to jest też widać w badaniach klinicznych, które są obecnie prowadzone, że przyczyniają się do większego prawdopodobieństwa doświadczenia wglądu psychologicznego, czyli takiej nagłej, nieoczekiwanej zmiany postrzegania jakiejś sytuacji, jakiegoś problemu, jakichś swoich, takiego wręcz źródła jakiegoś swojego złego samopoczucia. I stąd też opisuje się psychodeliki jako takie katalizatory albo facylitatory jakby zmian. I te zmiany dla mnie takim, i też nie tylko dla mnie, ale bardzo istotne były dla tego całego renesansu badań nad psychodelikami współcześnie się dziejącego, badania nad pacjentami w stanach terminalnych, czyli osobami umierającymi na raka, albo na przykład, które z tego powodu, że zbliża się koniec ich życia, doświadczają bardzo silnej depresji, bardzo silnych zaburzeń lękowych, co wpływa nie tylko na ich dobrostan, ale też na ich relacje, na przykład z najbliższymi, z rodziną, więc jak gdyby umieranie
w smutku, w rozpaczy, nie? I w ich przypadku, z tego co pamiętam, 80% osób, które przyjęły psylocybinę właśnie w kontrolowanych warunkach przed tą sesją zostały odpowiednio przygotowane. W trakcie sesji otrzymały interpersonalne wsparcie, takie intensywne, była zapewniona troskliwa opieka, później była integracja tego doświadczenia, no i większość tych pacjentów doświadczyła trwałego spadku tej depresji i niepokoju, co pozwoliło im odejść w większym spokoju. Te badania doprowadziły do, w dużej mierze przyczyniły się do tego, że amerykańskie instytucje rządowe zasugerowały badaczom, żeby skupić się na szerszym wycinku społeczeństwa, czyli ogólnie na potencjale psychodelików w leczeniu zaburzeń depresyjnych, nie tylko u pacjentów w stanach terminalnych, ale ogólnie u pacjentów z depresją lekooporną i nie tylko lekooporną. I to w tym momencie jest główny obszar w ogóle badań nad psychodelikami, właśnie ich potencjalne zastosowanie w leczeniu depresji i innych zaburzeń nastroju. Po części to też wynika z tego, że według przewidywań Światowej Organizacji Zdrowia depresja całkiem niedługo będzie najczęściej diagnozowaną chorobą w skali ogólnoświatowej. To jest przerażające. To też wynika jak gdyby z warunków, w których funkcjonujemy, zarówno społecznych, jak i ekologicznych, no bo te zmiany, które zachodzą na naszej planecie, odbiją się negatywnie, już się odbijają negatywnie na naszym poczuciu bezpieczeństwa i ogólnym dobrostanie, a nic nie wskazuje na to, żeby było lepiej w najbliższej przyszłości, a tym bardziej w dalszej przyszłości. No więc w każdym razie to też jest, ja często o tym wspominam, żeby gdzieś tam mieć z tyłu głowy, że wskrzeszenie badań nad psychodelikami i ta pozytywna fala doniesień medialnych nie wynika z tego, że politycy stwierdzili, że hipisi jednak mieli rację i teraz wracamy do tych substancji i je oddemonizowujemy, tylko w dużej mierze wynika z tego, że psychiatria nie ma w tych pracach badawczo-rozwojowych do dyspozycji zupełnie nowych cząsteczek, które by mogły jakoś zrewolucjonizować, zmienić podejście do leczenia zaburzeń psychicznych, zaburzeń nastroju. Konkretnie. Czyli to wynika z potrzeby po prostu, z tego, że nie za bardzo widzimy rozwiązania dla niektórych problemów psychiatrycznych i szukamy jakichkolwiek rozwiązań. No tak, no, biorąc pod uwagę, że liczba ludzi, którzy się zmagają z depresją, wzrasta, a obecnie istniejący system opieki nad zdrowiem psychicznym nie jest w stanie zaspokoić tej potrzeby, no to psychofarmakologia i psychiatria poszukują nowych narzędzi i przez to w dużej mierze zdecydowały się powrócić do sprawdzania, czy psychodeliki jednak nie okazałyby się jakimś pomocnym kolejnym narzędziem. I wręcz tak one są opisywane. Można powiedzieć, że w psychiatrii były takie trzy fale, takie trzy generacje leków antydepresyjnych. Pierwsza w połowie XX wieku to były inhibitory monoaminoksydazy i kilka innych grup substancji, natomiast one też miały ograniczoną bardzo skuteczność. Później w latach, na przełomie lat 80. 90. wprowadzono leki SSRI, które, czyli między innymi Prozac, które też były tak dosyć dużo zmieniły w sposobie myślenia psychiatrów i też pacjentów o ich własnych objawach. Natomiast psychodeliki, wliczając to też te nieklasyczne psychodeliki, takie jak ketaminę, są opisywane jako właśnie trzecia generacja leków antydepresyjnych. Ketamina jest psychodelikiem? No, takim nieklasycznym. Jest to, może tak, jakby rzeczywiście warto byłoby o tym na samym wstępie powiedzieć, że to najbardziej klasyczne psychodeliki. Jak mówię psychodeliki, to mam na myśli głównie psylocybinę, psylocynę, czyli jej aktywny metabolit. Czyli to, co się potocznie nazywa grzybkami. Tak, można tak w dużym uproszczeniu powiedzieć, a przynajmniej substancję, która w największym stopniu odpowiada za psychoaktywne działanie grzybów, bo tam jest wiele innych też substancji w samych grzybach zawartych. Czyli to nie sama psylocybina tak wpływa na człowieka? No, psylocybina w największym stopniu odpowiada za te psychoaktywne efekty. Natomiast, znaczy nawet nie sama psylocybina, tylko psylocybina zmienia się w organizmie w psylocynę i dopiero ona oddziałuje na mózg. Psylocyna sama w sobie też występuje w grzybach, natomiast jest tam też szereg innych podobnych substancji, które w przypadku grzyba występują w bardzo różnym stężeniu w zależności od warunków, w których ten owocnik wyrasta, więc siłą rzeczy w badaniach, w większości badań używa się nie ekstraktu z grzybów, tylko konkretnej substancji, no bo tak działa też, tak działają badania kliniczne, że jednak trzeba mieć
dążyć do tego, żeby w jak największym stopniu jednak kontrolować te zmienne, którymi się badacze posługują. Mieć taką wyizolowaną substancję. Tak, wyizolowaną substancję, której działanie będzie można bardzo łatwo zbadać. Natomiast mówi się też, że podobnie jak w przypadku marihuany medycznej, mówi się o efekcie anturażu, czyli takim efekcie, który polega na tym, że różne substancje zawarte w konopiach wzajemnie wpływają na swoje działanie i na przykład wzmacniają. Prosty przykład. THC, które jest psychoaktywne i CBD, które jest niepsychoaktywne i wręcz jakby osłabia działanie takie no, zmiany w świadomości, które może wywoływać THC, więc też działa tak hamująco na potencjalne reakcje lękowe. W przypadku grzybów też część badaczy sugeruje, że możemy mieć do czynienia z takim efektem anturażu. Natomiast wracając jeszcze do klasycznych psychodelików, to oprócz psylocybiny i psylocyny jest jeszcze LSD, takim klasycznym psychodelikiem, i dimetylotryptamina, czyli składnik, jeden ze składników aktywnych zawartych w ayahuasce. Ketamina jest substancją... A jakieś kaktusy jeszcze? Czy meskalina. Meskalina. Tak. Część ludzi, znaczną część ludzi zalicza meskalinę też do klasycznych psychodelików. Ja też to wielokrotnie robiłem, natomiast ostatnio robię to trochę rzadziej z uwagi na to, że jednak ona działa nieco inaczej niż psylocybina, LSD i DMT. A szałwia i heroina? Bo one też potrafią cię zabrać z tego, co słyszałem, w jakieś dziwne stany. Szałwia i heroina? Nie, mówię o szałwii. Podobno są ludzie, którzy, jeśli dobrze pamiętam, że to jest szałwia, że oni w jakiś sposób... Tak, szałwia wieszcza. Mhm. Szałwia wieszcza też... W ogóle szałwia zawiera w sobie substancję, która należy do tej samej grupy co ketamina, czyli jest dysocjantem. Dysocjantem, czyli substancją, która wywołuje takie subiektywne poczucie oderwania od ciała, od rzeczywistości i może to wywołuje bardzo silne zmiany w percepcji. Może to doświadczenie wiązać się z różnego rodzaju wizjami. Natomiast mechanizm działania, wpływ na mózg wygląda inaczej niż w przypadku tych klasycznych psychodelików. Czyli psychodeliki klasyfikuje się konkretnie pod względem tego, jak one wpływają na mózg. Nie od tego, jakie takie subiektywne doświadczenia ma ktoś, kto to zażywa. Jedno i drugie ma znaczenie. To znaczy te klasyczne psychodeliki, to co je łączy pod względem takim farmakologicznym, to jest mechanizm działania psychoaktywnego przez konkretny podtyp receptorów dla serotoniny, receptory 5-HT2A. I one są... I widać to, że jak się zablokuje te receptory i poda się te klasyczne psychodeliki, to znacząco spadają, zmniejszają się, praktycznie nie występują te efekty psychoaktywne. Więc jest to główny receptor, poprzez który te psychodeliki klasyczne wywołują zmiany w świadomości. I ten receptor przez neuronaukowców jest wiązany z taką plastycznością, podatnością na zmiany, zarówno jeżeli chodzi o kwestie jakieś takie związane z myśleniem, zachowaniem, emocjami, jak i też zmianami strukturalnymi, które mogą zachodzić w mózgu, czyli pobudzeniem neuroplastyczności i pobudzeniem układu nerwowego do tego, żeby dochodziło do reorganizacji synaps, połączeń między neuronami. To jest o tyle istotne, ten efekt taki psychoplastogenny, tak to jest opisywane. Niektórzy w ogóle nazywają psychodeliki psychoplastogenami, z tego właśnie względu, że mogą one pobudzić rozwój układu nerwowego, pobudzić te kolce dendrytyczne do rozrastania się i ma to znaczenie w przypadku zaburzeń depresyjnych o tyle, że... Kolce nie potrafię wymówić. Dendrytyczne. Dendrytyczne, one, czyli w takim razie... Wypustki. Rozrasta się neuron. Tak. Wypuszcza więcej tych takich synaps? Tak, znaczy powstaje mniej więcej z tego, co pamiętam, tam to oczywiście jakby mówimy tutaj o badaniach na zwierzętach, natomiast te połączenia między neuronami stają się o 10% mniej więcej jakby gęstsze i też trwalsze. Czyli... I te zmiany są trwałe, to znaczy chyba tam po miesiącu nadal one się utrzymywały, więc po jednorazowym podaniu. Przeciekawe. Czyli załóżmy, że masz jakąś sieć neuronową, która odpowiada u ciebie za jakieś czynności wykonywane. Po zażyciu psychodelików, czysto teoretycznie ta sieć mogłaby być jakby pogrubiona i twój nawyk jest twardszy, lepiej wykształcony?
Można to tak rozumieć? Tak, to znaczy tutaj bardziej w przypadku terapii psychodelicznej chodzi o rozluźnienie tych dysfunkcyjnych patternów i w ramach psychoterapii zmianę ich w kierunku jakichś bardziej adaptacyjnych sposobów myślenia, przeżywania emocji czy zachowania. Natomiast warto pamiętać, że ten efekt neuroplastyczności często jest przedstawiany w takich bardzo pozytywnym świetle, że to jest dobrze, że mamy uplastyczniony mózg. Natomiast neuroplastyczność też odpowiada za powstawanie nałogów, na przykład uzależnień, no bo prowadzi do utrwalania jakichś tam właśnie zachowań, które finalnie szkodzą jednostce. Więc trzeba pamiętać, że to jest miecz obosieczny i też trzeba pamiętać, że neuroplastyczność pobudzają nie tylko psychodeliki, tylko też właśnie ketamina pobudza neuroplastyczność, leki SSRI pobudzają neuroplastyczność. Szereg takich też niefarmakologicznych interwencji czy jakichś technik pobudza neuroplastyczność, na przykład... Medytacja? Tak, medytacja, no... ruch, ćwiczenia fizyczne i tak dalej. Natomiast w przypadku psychodelików to, co jest istotne, to jest to, że przy jednym podaniu można niejako tak pobudzić mózg do tego, żeby układ nerwowy w ogóle pobudzić do tego, żeby takich zmian dokonać względnie szybko. Powiedziałeś, że dwie rzeczy. Czy to jest dużo silniejsze działanie? Bo powiedziałeś, że również to pobudzają leki antydepresyjne. Czyli teraz psylocybina na przykład pobudza to mocniej, to jest silniejsze działanie, czy takie same, czy jakby to porównać? Mhm. Wiesz co, musiałby się o to zapytać kogoś, kto bardziej się w tym obszarze specjalizuje. Na pewno było kilka badań przeprowadzonych porównujących psylocybinę i escitalopram, czyli taki jeden ze standardowych leków z grupy SSRI i ich skuteczność w leczeniu, w łagodzeniu objawów depresji była podobna. Różnica polegała na tym, że w przypadku leków SSRI mówimy o codziennym podawaniu przez długi czas. One też zaczynają działać po tam dwóch tygodniach. Czasami wiąże się też ten początkowy okres wiąże się z szeregiem działań niepożądanych, problemami na przykład z utrzymaniem równowagi, w sensie ludzie miewają zawroty głowy, czują wręcz nasilenie niektórych tych objawów depresyjnych w początkowej fazie. Wielu ludzi długofalowo też doświadcza negatywnych skutków ubocznych, nie wiem, tyją, spada im libido, czują się spłaszczeni emocjonalnie. No i żeby dobrze przetestować środki antydepresyjne, z tego co ja rozmawiałem z psychiatrą, to 7 miesięcy trzeba testować jeden lek. W sensie dobierać. Dobierać. Nie wiem, jak to wygląda średnio, natomiast, bo czasami jest tak, że od razu jest dobrze dobrany lek i pacjent czy pacjentka czuje, wiesz, zmiany pozytywne i też leki SSRI mogą ratować ludziom życie, więc to nie jest tak, że teraz chcę je jakoś demonizować. Natomiast w przypadku psychodelików, teraz wspomniałem o psylocybinie, więc i też te badania porównywały właśnie psylocybinę i escitalopram, no to mówimy tutaj o bardzo szybkiej zmianie, która jest wyczuwalna tego samego dnia albo już następnego dnia. To jest niesamowite. No jest niesamowite, z tym, że też trzeba zaznaczyć, że ten efekt antydepresyjny słabnie wraz z upływem czasu. To znaczy jest u właśnie z dużej części pacjentów następuje ten spadek, natomiast w ciągu kolejnych kilku tygodni te objawy depresyjne u wielu osób wracają, więc no może się okazać, że na przykład w przypadku niektórych ludzi będzie korzystne takie powracanie na taką sesję terapii psychodelicznej raz na kwartał, raz na pół roku, raz na rok, żeby podtrzymać ten efekt terapeutyczny. Rosalind Watts, badaczka wtedy z Imperial College London, która nadzorowała te pierwsze badania nad antydepresyjnym potencjałem psylocybiny, interpretowała ten nawrót objawów jako konsekwencje tego, że ludzie popadali w depresję i popadają w depresję w dużej mierze ze względu na kontekst społeczny, w którym funkcjonują. No i po terapii psychodelicznej czuli zmianę, widzieli, że czują się lepiej, natomiast wracali do kontekstu, w który de facto ich wpędził w depresję, czyli problemy rodzinne, problemy w życiu zawodowym, brak poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie, w którym żyją i tak dalej. Więc ona tak to sugerowała i wydaje mi się to być zasadne, że jednak no nie powinniśmy traktować psychodelików jako takiego kolejnego leku, który po prostu raz na jakiś czas będziemy jeść, żeby nam było łagodniej i żebyśmy się lepiej dopasowali do systemu, w którym funkcjonujemy, tylko też jednocześnie, żeby szła za tym jakaś refleksja, co możemy zmienić w naszym otoczeniu społecznym, żeby po prostu też mniej ludzi wpadało w depresję.
Jeszcze o jedną rzecz chcę zapytać. Powiedziałeś, że to może, że to jest ten miecz obusieczny, czyli z jednej strony może wpływać na to, że ktoś po grupie wzmocni swoje nawyki, na przykład związane z alkoholizmem, albo ktoś będzie wychodził z depresji. Od czego to te dwa efekty zależą? Domyślam się, że to chodzi o środowisko, w jakim się zażywa taką psylocybinę i czy ma się osoby, które wiedzą, jak kogoś poprowadzić przez taki stan versus osoba, która sobie na przykład gdzieś tam będzie sama próbowała i nie będzie miała zielonego pojęcia o tym, jak to działa i jak to potencjalnie może wpłynąć na mózg. Znaczy tutaj kluczowe znaczenie, przede wszystkim tak, działanie psychodelików, to jakie one zmiany w świadomości wywołują, jest znacznie mniej przewidywalne niż w przypadku wielu innych grup środków psychoaktywnych. To znaczy, jeżeli teraz napije się kofeinę, to ona z dużym prawdopodobieństwem zadziała na mnie podobnie, jakby zadziałała na ciebie. Niezależnie od kontekstu, w którym bym ją spożywał. Natomiast w przypadku psychodelików kluczowe znaczenie ma po pierwsze wysokość dawki. Jeżeli jest niska dawka, no to efekt będzie znacznie słabszy niż w przypadku wysokiej dawki. To jest oczywiste i odnosi się do wszystkich środków psychoaktywnych. Natomiast w przypadku psychodelików dużą rolę odgrywa nastawienie osoby, która je przyjmuje, czyli taki nastawienie do samego leku, do samej psylocybiny. To jest generalnie opisywane jako set and setting, czyli nastawienie i otoczenie. To są takie zmienne, które determinują przebieg doświadczenia psychodelicznego w dużym stopniu. I jako nastawienie do tej kategorii się zalicza zarówno podejście do substancji, podejście do oczekiwania, które mamy wobec tej sesji, która nas czeka, ale też nasza biografia indywidualna, to jaką mamy strukturę osobowości, to jakie mamy jakieś deficyty emocjonalne, to czy mamy jakieś traumy, czyli taki generalnie szerokie spektrum indywidualnych cech związanych z daną osobą. A drugi czynnik, otoczenie, odnosi się do warunków, w których substancja jest przyjmowana. Z uwagi na to, że jeżeli przyjmuje się psychodelik na przykład na dużym festiwalu muzycznym, no to on zadziała z dużym prawdopodobieństwem inaczej niż wtedy, kiedy jest ta sama dokładnie substancja podawana w gabinecie terapeutycznym pod opieką dwójki wspierających gdzieś tam psychoterapeutów, którzy w razie potrzeby udzielą wsparcia i też odpowiednio przygotują, zadbają o odpowiedni komfort. Dotyczy to również nie tylko jakby tych kwestii, powiedzmy, interakcji międzyludzkich, ale też warunków takich, nie wiem, czy jest za zimno, czy jest za ciepło, czy jest za głośno, czy jest za jasno i tak dalej. Jeżeli ktoś by przyjął psychodelik w ostrym, nie wiem, w stroboskopach z noizem lecącym gdzieś tam i nie wiem, w lodowatym pomieszczeniu, no to można, myślę, z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, że będzie miał tak zwanego bad tripa. Nie, żebym miał coś do noizu i stroboskopów, ale tak. No. Ale środowisko ma ogromne znaczenie w kwestii tego, jak ktoś się będzie czuł po przyjęciu takiej substancji. Tak, dokładnie tak. Cześć, słucha nas wielu interesujących ludzi. Takich jak ty. Jeżeli przeszło ci przez myśl, że fajnie byłoby zainteresować ich twoją usługą lub produktem, powinniśmy porozmawiać. Co istotne, reklamujemy tylko sprawdzone firmy i porządne produkty. Jeżeli jesteś rzetelną marką, napisz na partner@pgpodcast.pl i zastanówmy się wspólnie nad partnerstwem. Nasz adres e-mail znajdziesz też w opisie tego odcinka. Dobra, wracamy do rozmowy. Czemu ty w ogóle się jakby początkowo zająłeś tą tematyką? Jakby co sprawiło, że stwierdziłeś, okej, to jest rozsądne, żeby się tym zajmować? Rozsądne. Ja wtedy nie stwierdziłem, że to jest rozsądne. Jak zaczynałem się tym interesować, to wręcz miałem dużo obaw dotyczących tego, że to jest kompletnie nierozsądne, zwłaszcza w polskim społeczeństwie, że to jest w zasadzie jakaś ścieżka życiowa, która mi nastręczy wielu problemów, bo wtedy ten temat był niszowy, postrzegany raczej w nieprzyjemny sposób. Ja się zacząłem tym interesować w okresie studenckim, ze względu na to, że miałem styczność, w ogóle mnie interesowały odmienne stany świadomości, medytacja, różne techniki neoszamańskie. O neoszamanizmie pisałem pracę magisterską, więc interesowały mnie różne sposoby wywoływania zmian świadomości. No i te narzędzia farmakologiczne w największym stopniu przykuły moją uwagę, z uwagi na to, że są też takie najbardziej, powiedzmy, najpewniejsze do wywołania tych odmiennych stanów świadomości. I
Dosyć szybko mnie zaczął interesować ten potencjał terapeutyczny z uwagi na to, że rzeczywiście widziałem i w sobie, i w osobach w moim otoczeniu, że to może pomagać. Widziałem też, że może szkodzić. Więc od początku jakoś też mnie pociągało takie dosyć intelektualne podejście do tej tematyki, w ogóle do odmiennych stanów świadomości, z uwagi na to, że ta część doznaniowa oczywiście jakby może być interesująca pod względem estetycznym, pod względem też takich subiektywnych przeżyć, które mogą mieć duże znaczenie. Natomiast mnie zawsze interesowało też obudowywanie tego wszystkiego takim komponentem, jednak, nie wiem, czerpaniem z nauki, żeby wiedzieć, na ile te indywidualne doświadczenia wpisują się w szerszy kontekst i można je generalizować, na ile rzeczywiście niektóre jakieś tam zmiany, które ludzie przeżywają, zachodzą też u innych ludzi, w jaki sposób można unikać, albo przynajmniej próbować unikać niepożądanych reakcji, które no, mogą zakończyć się tragicznie w niektórych przypadkach i takie sytuacje też się zdarzają, więc wydaje mi się, że to jednak powoływanie się na narrację naukową i ja sam nie jestem naukowcem, ale z naukowcami mam dużo styczności i ten sposób myślenia zawsze do mnie najbardziej trafiał. Wydaje mi się, że daje pewnego rodzaju ostrożność w narracji dotyczącej tej tematyki i też staram się dbać o to, żeby ta narracja przynajmniej z mojej strony była jak najbardziej odpowiedzialna społecznie, bo nie chcę mieć nikogo po prostu na sumieniu. To nie są substancje dla wszystkich. Nie wszyscy powinni je przyjmować. Być może większość w ogóle nie powinna ich przyjmować tak naprawdę. Natomiast biorąc pod uwagę problemy, z którymi się obecny system opieki nad zdrowiem psychicznym zmaga, wydaje mi się, że jest to stawka, o którą warto gdzieś tam walczyć, żeby pacjenci, którym to może pomóc, mieli opcję skorzystania z tego w warunkach, które będą bezpieczne. A jednocześnie też nie uważam, żeby karanie kogokolwiek za wtrącanie użytkowników do więzień, żeby miało sens. Raczej jestem zwolennikiem antyprohibicyjnego podejścia do polityki narkotykowej. Jestem zwolennikiem stawiania na edukację, dawanie też ludziom swobody. Dla mnie jakby poziom swobody dawanej obywatelom jest jakimś tam kryterium rozwoju cywilizacyjnego, to znaczy życie w opresyjnym społeczeństwie. Nie wiem, czy ktokolwiek chce żyć w opresyjnym społeczeństwie. Ja wolę raczej żyć w społeczeństwie, w którym to ludzie decydują o tym, co robią ze sobą, dopóki nie szkodzą innym. Przy założeniu, że ci ludzie będą podejmowali racjonalne i zdrowe dla społeczeństwa decyzje. I im więcej edukacji, tym bardziej racjonalne decyzje będą oni mogli podejmować. Natomiast nie chciałbym, żeby tego rodzaju decyzje były w pełni podejmowane przez polityków, którzy często te decyzje podejmują bez znajomości jakiejś dogłębnej tematu. I przez jakieś takie swoje przyjęty sceptycyzm do tematu. Że słyszeli gdzieś tam od kogoś tam, że to jest złe, więc teraz na tej podstawie będą podejmowali decyzję. Tak, no, ale to też w przypadku w ogóle kryminalizacji psychodelików na przełomie lat 60. i 70. temat w ogóle środków psychoaktywnych, a zwłaszcza psychodelików, był też dla polityków pewną podejmowanie go, zwłaszcza z takiego stanowiska zdecydowanego, stanowczego i właśnie prohibicyjnego, był też sposobem na zyskanie pewnego kapitału symbolicznego, który przełożył się na później na wyniki wyborów. Richard Nixon uczynił wręcz z takiej batalii antypsychodelicznej jeden z i w ogóle to odnosiło się też do innych środków psychoaktywnych, ale no, uczynił jeden z filarów swojej kampanii przedwyborczej, przed wyborami prezydenckimi i okazało się to skuteczne i też rozumiem, z czego to wynikało. No, w latach 60. znaczna część amerykańskiego społeczeństwa była naprawdę zaniepokojona tym, co się dzieje, że młodzież znaczna część młodzieży chce odrzucić te obowiązujące normy przygotowane przez poprzednie pokolenia. American Dream. Nie chcą żyć American Dream, tylko wolą jeździć na Woodstock niż do Wietnamu i tam strzelać do ludzi, do których nie chcą strzelać. Więc no, te przemiany obyczajowe wywołały pewnego rodzaju panikę moralną, którą politycy wykorzystali po prostu do własnych celów, a efektem tego było właśnie wpisanie psychodelików do grupy tych środków najbardziej niebezpiecznych i stwarzających zagrożenie dla porządku publicznego i tak dalej. No. A czy były jakieś takie, bo teraz powiedziałeś o tym, że nie za bardzo się ludziom podobało to, że ludzie chcą odrzucić te takie normy społeczne, które wtedy obowiązywały i chcieli jeździć bardziej na Woodstock niż do Wietnamu, ale domyślam się, że były też takie poważne problemy, gdzie ludziom działa
działa się po prostu krzywda po zażywaniu różnego rodzaju środków. Tak, znaczy i tak rzeczywiście było. I trzeba gdzieś tam mieć z tyłu głowy, że ja też mam wrażenie, że trochę o tym już wspomniałem i chętnie ten temat rozwinę, że nie są to substancje w pełni bezpieczne i te reakcje często... jak już dochodziło do jakichś działań niepożądanych, no to w wielu przypadkach były to naprawdę tragiczne historie i one w dużej mierze wynikały z tego, że ludzie przyjmowali psychodeliki bez odpowiedniego przygotowania, bez dbałości o odpowiednie warunki, często w połączeniu z innymi środkami psychoaktywnymi, znacznie bardziej szkodliwymi, więc... Pewnie nie, w żaden sposób nie przekładając uwagi do tego, jaką dawkę się przyjmuje, tylko po prostu... Albo wręcz twierdząc, że im więcej, tym lepiej. Bo niektórzy propagatorzy psychodelików jakby twierdzili, że wysokie dawki to dopiero ukazują pełen potencjał. No i pewnie pod pewnymi względami tak rzeczywiście jest, że można wtedy poczuć pełniejsze spektrum efektów wyraźniej. Natomiast no, są osoby, ludzie mają bardzo różną wrażliwość, różną podatność. Niektórzy reagują bardzo intensywnie już na niskie dawki, więc przy podaniu większej dawki no to może wystąpić atak paniki, który może być traumatyzujący. I można powiedzieć, że są takie trzy ogólne zagrożenia związane z przyjmowaniem psychodelików. Jeżeli chodzi o poziom taki czysto fizjologiczny, no to one są względnie bezpieczne, właśnie nie uzależniają, nie uszkadzają organów, w ogóle nie wywołują zbyt toksycznego wpływu na organizm. Nie są też neurotoksyczne, a wręcz tak jak już tutaj wspomniałem, mogą pobudzać układ nerwowy do większej jakiejś takiej plastyczności, do przebudowy. Czyli nie zaobserwowano żadnych jakichś negatywnych skutków, jeśli chodzi o mózg? Jakbyś wszedł w detale, to być może jak gdyby ktoś gdzieś tam sygnalizuje, że potencjalne zagrożenia są. Natomiast nie jest to tak, w porównaniu z innymi środkami psychoaktywnymi, nie jest tak, że użytkownicy psychodelików zgłaszają się masowo do lekarzy z uwagi na to, że mają na przykład zniszczoną wątrobę. A jak ludzie, którzy nadużywają alkoholu, bardzo często się gdzieś tam z tym problemem zmagają. To samo odnosi się do, wiesz, heroiny, kokainy i tak dalej. To są substancje znacznie bardziej toksyczne dla organizmu. Są nieliczne doniesienia sugerujące, że klasyczne psychodeliki mogą przez swój mechanizm właśnie taki stricte farmakologiczny wiązać się z pewnym ryzykiem negatywnego wpływu na serce, na układ krążenia. Natomiast też nie jest tak, że gdyby to był problem bardzo gdzieś taki uniwersalny i dotyczący dużej grupy ludzi, no to po prostu ludzie przyjmujący psychodeliki by się z tym problemem zgłaszali do lekarzy, a raczej się to dzieje dosyć rzadko. Więc pomijając ten kontekst taki stricte cielesny, no bo tutaj zagrożenia są względnie niskie, co nie znaczy, że ich nie ma i... ale są względnie niskie, dobra. Natomiast przechodząc do tych w moim odczuciu poważniejszych zagrożeń, to jest przede wszystkim ryzyko wystąpienia tak zwanego bad tripu, czyli złej podróży, czyli takiego bardzo przytłaczającego, negatywnego, nieprzyjemnego doświadczenia, często związanego z jakimś poczuciem takiego no, po prostu zalania pewnymi treściami, emocjami. W niektórych przypadkach to się też wiąże z urojeniami, z paranoją. Taka utrata kontroli zupełnie. Kompletna utrata kontroli nad tym, co się dzieje. I to jest bardzo dobrze, że o tym wspominasz, bo tak, to poczucie jak gdyby, że nie wiem, że oszalałeś, że oszalałaś, jest w tych stanach właśnie bad tripów dosyć często gdzieś tam opisywane. I przerażenie, że to się nie skończy. Bo tak, i że to będzie trwać stanie, dalej. To... Tak, no i pewna grupa ludzi, którym się takie doświadczenia zdarzają, długofalowo zmaga się z problemami psychicznymi, poszukuje też pomocy u ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego i żałuje, że przyjęła psychodelik. Są też badania sondażowe wskazujące na to, ja wcześniej wspominałem o tym, że to nastawienie i otoczenie mają znaczenie. I u pewnego odsetka, teraz niestety nie pamiętam ile, ale to było kilka procent osób, którym się przytrafił bad trip, zadbały o odpowiednie nastawienie, czyli przyjmowały psychodelik z pozytywnym nastawieniem, zadbały o warunki zewnętrzne, a i tak im się przytrafiło takie doświadczenie, którego później żałowali. Więc nie jest tak, że można całkowicie uniknąć tego ryzyka wystąpienia tego rodzaju przeżyć. Natomiast z drugiej strony, dla wielu osób, które
dla znacznej części osób, tak to powiedzmy lepiej sformułować, które biorą udział w badaniach klinicznych. One twierdzą, że te trudne doświadczenia wręcz więcej im długofalowo dały niż te pozytywne. To dopiero mówią tak, jak przejdą przez proces tak zwanej integracji doświadczenia i widzą, że w trakcie tego bad tripu się z nich wylały jakieś właśnie takie wątki czy treści, które realnie stanowiły przyczynę ich problemów i poprzez dotarcie do nich one były w stanie jakoś lepiej sobie z nimi poradzić i je uporządkować. Czyli to by się mogło dziać dla ludzi, którzy na przykład mają jakąś głęboką traumę i w trakcie takiego tripu sobie o czymś przypominają, bądź coś sobie uświadamiają, co przyczynia się na to, że czują się o wiele gorzej i są dużo bardziej zestresowani, obciążeni psychicznie, ale po jakimś czasie, jak sobie to zintegrują, no to stwierdzają, że okej, tak właściwie to było mi potrzebne do tego, żeby zmienić swoje zachowanie w przyszłości. Może się tak wydarzyć, natomiast warto pamiętać, że jeżeli ktoś stosuje psychodeliki poza kontekstem terapeutycznym, no to prawdopodobieństwo takiej konstruktywnej integracji jest mniejsze niż w przypadku jednak opieki terapeutycznej, która obudowuje to doświadczenie. Natomiast drugie zagrożenie, takie poważne, to jest ryzyko aktywacji zaburzeń psychotycznych u osób, które są na nie narażone ze względu na pewne predyspozycje genetyczne czy jakieś biograficzne też uwarunkowania. I z większości badań klinicznych wyłącza się osoby właśnie, które miały w rodzinie przypadki zachorowania na schizofrenię albo na chorobę dwubiegunową afektywną. Zakłada się, że osoby właśnie z podatnością na psychozy mają już wystarczająco taką labilną psychikę, taką mało przewidywalną, więc dostarczenie im takiego dodatkowego bodźca farmakologicznego, który by jeszcze bardziej upłynnił ich świadomość, mogłoby im po prostu pogłębić objawy w przypadku osób z chorobą dwubiegunową, na przykład wywołać manię, w przypadku osób z predyspozycjami do schizofrenii właśnie zaostrzyć te objawy, więc z wielu badań klinicznych są te, chyba ze wszystkich, podczas badań przesiewowych się jakby na to zwraca uwagę, w przypadku na przykład schizofrenii, ale ruszyły ostatnio badania nad sprawdzające właśnie potencjał psychodelików też w chorobie dwubiegunowej, więc to jest taka granica, której wcześniej nie przekraczano. Na razie ostrożnie gdzieś tam naukowcy sprawdzają, czy to może poprzez odpowiednie warunki, odpowiednią dawkę i odpowiednie przygotowanie, że rzeczywiście może tym ludziom pomagać, natomiast tak jak powiedziałem, jest to dosyć, robienie tego na własną rękę na pewno byłoby znacznie bardziej ryzykowne niż w warunkach właśnie zapewnianych przez terapeutów, którzy wiedzą też jak zareagować na niektóre reakcje takie silne w trakcie doświadczenia i też reakcje późniejsze, czyli w kolejnych dniach, kiedy osoba w manii na przykład może stwierdzić, że teraz, nie wiem, bierze rozwód, przeprowadza się do innego kraju, rzuca pracę i tego rodzaju zmiany pacjenci z chorobą dwubiegunową, afektywną, no później mają duże problemy z odkręceniem, kiedy już się im mania skończy, więc o tym się nie mówi, o takim kontekście się nie mówi, tak jak wcześniej wspominałem o tych takich wielkich zmianach życiowych, o których się wspomina w kontekście zażywania psychodelików, to tam się nie ujmuje tego, że to może być jakiś efekt manii, że ktoś po prostu wpadł w efekt manii i na podstawie tego dokonuje rzeczywiście ogromnych zmian życiowych, ale to niekoniecznie są rozsądne zmiany życiowe. Tak, znaczy i też niektórzy badacze psychodelików, nawet ci tacy najbardziej zasłużeni od wielu dekad zajmujący się tym tematem, na przykład James Fadiman, tak sugerują, żeby tuż po doświadczeniu psychodelicznym jednak się wstrzymać z dużymi zmianami życiowymi, dać sobie trochę czasu, żeby one się ułożyły, te przemyślenia. Natomiast tak z drugiej strony patrząc, no rzeczywiście ktoś może podczas podróży psychodelicznej zupełnie zmienić sposób myślenia o swoim małżeństwie, które stwierdzić, że to rzeczywiście nie jest osoba dla mnie. Może też, nie wiem, no bardziej, znacznie bardziej krytycznie pomyśleć o swoim życiu zawodowym, że to mam pracę, w której się męczę, po prostu, która mi szkodzi. I chcę ją zmienić, więc najlepiej jest takie decyzje jednak konsultować albo z najbliższym otoczeniem swoim, takim przyjacielsko-rodzinnym, a jeszcze lepiej z terapeutą albo psychiatrą. Ja bym wolał nie konsultować tak doświadczeń z najbliższym otoczeniem, bo jeszcze ci powiedzą, tak, to świetna decyzja. A czy to jest rzeczywiście dobra decyzja, to jest już druga sprawa w takim przypadku. No tak, znaczy
Okej, okay. Chodziło mi bardziej o to, żeby... Ja rozumiem, o co ci chodziło. Że ten kontekst, też na przykład niektórzy pacjenci, którzy, ja wspomniałem o tym kontekście najbliższych osób z uwagi na to, że niektórzy pacjenci doznawali w trakcie terapii psychodelicznej pewnych zmian w sobie, chcieli jakby też te zmiany przekładać na to, jak wygląda ich życie i... To też dotyczy ludzi, którzy używają psychodelików w kontekstach na przykład ceremonialnych. Jadą na sesję z ayahuaską, wracają, chcą opowiedzieć mężowi albo żonie o tym, czego doświadczyli, no i nie spotykają się z takim zrozumieniem, z jakim mogliby się spotkać, gdyby to jakoś było tak szerzej przegadane, że tak powiem, i skonsultowane na wstępie, czy to jest dobry w ogóle pomysł, żeby to robić. Okej, okay, ale trzecia grupa zagrożeń, żeby to też nie umknęło, jest taka dosyć rzadka przypadłość HPPD, czyli po polsku to jest zaburzenia postrzegania spowodowane halucynogenami. Hmm. Występuje tu to u bardzo niewielkiego odsetka ludzi. Są różne szacunki, więc teraz jak gdyby ani państwu nie przedstawię konkretnej liczby, bo te szacunki się bardzo gdzieś tam różnią. Taka, jedna z nich na przykład dotyczy tego, że poważne właśnie zaburzenia HPPD występują u 1 na 50 000 użytkowników, ale nie wiadomo tak naprawdę, jak też je definiować. Chodzi generalnie o pewne zmiany percepcyjne, czy zmiany w emocjonalności, które przypominają działanie substancji, są takie same jak działanie substancji i utrzymują się przez długi czas po tym, jak już substancja przestanie działać. Czyli ktoś na przykład, nie wiem, przyjmie LSD i efekty niektóre nie znikają po tym, jak się obudzi następnego dnia. Czyli na przykład widzi ta osoba smugi za poruszającymi się przedmiotami, doświadcza jakiejś takiej większej labilności emocjonalnej. W skrajnych przypadkach HPPD kompletnie uniemożliwia normalne funkcjonowanie i wymaga hospitalizacji psychiatrycznej. Problem polega na tym, że nie wiadomo skąd się to bierze, nie wiadomo jak to leczyć i nie wiadomo kto może być na to narażony. Natomiast tak jak mówię, dotyczy to bardzo niewielkiego odsetka ludzi, co nie zmienia faktu, że takie sytuacje się zdarzają i warto mieć to gdzieś tam z tyłu głowy. Tak, i to jest to, o czym rozmawiałem z tobą przed podcastem, że ja byłem kiedyś taką osobą, która była gotowa powiedzieć ludziom, tak, psychodeliki, super, spróbujcie sobie, bardzo ciekawe doświadczenie, ciekawe, jakie będą wasze obserwacje i sobie porozmawiamy o tym później. Pierwsze doświadczenie, z którym się zdziwiłem, było takie, że ludzie zupełnie inaczej tego doświadczają. Czyli to, że ja zażyłem psychodeliki z kimś innym, to wcale nie znaczy, że dokładnie tak samo to przeżywaliśmy. A drugie, bardzo negatywne doświadczenie było takie, jak się dowiedziałem, że niektórzy doświadczyli właśnie czegoś takiego, ja bym to nazwał, że oni się odkleili po prostu. Mhm. Czyli że zaczęli mówić rzeczy, które się nie trzymają kupy. Trochę się odkleili z rzeczywistości i najgorsze jest to, że to się utrzymuje przez długi czas i wtedy to jest dla mnie przerażające, bo tak sobie myślałem, jak na początku powiedziałeś, że niektóre rzeczy kończą się tragicznie, ja sobie pomyślałem, że jakiś trip może kogoś doprowadzić do śmierci, ale później się zacząłem zastanawiać, co jest gorsze, umrzeć czy żyć następne 20 lat kompletnie odklejone od rzeczywistości. I tak właściwie nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale obie te trajektorie są dla mnie przerażające. No tak, jest to pewnego rodzaju dylemat. Ja początkowo pomyślałem, że dla mnie jednoznacznie byłoby jednak utrzymanie tego człowieka przy życiu i danie mu szansy na to, żeby jednak wyszedł z tego stanu. Z drugiej strony w międzyczasie może on wyrządzić dużo cierpienia też innym, więc... Albo sobie. Ale no zdecydowanie jestem za tym, żeby jednak robić wszystko, żeby ludzie się nie zabijali i nie umierali. Tak też zresztą, nie wiem, jakoś rozumiem... etykę, żeby no, że jakby jest to działanie na rzecz po prostu minimalizacji cierpienia i powinniśmy, myślę, robić naprawdę wszystko, żeby ludzie żyli jak najdłużej i w jak najlepszym zdrowiu i dobrostanie. Jak to jest postrzegane? Bo porozmawialiśmy o tym, jak to jest postrzegane społecznie, ale myślę, że takie same problemy doświadczasz w takim środowisku bardziej naukowym. Czyli w środowisku naukowym też pewnie będzie bardzo dużo osób, które są bardzo sceptycznie do tego nastawione. No i myślę, że to bardzo dobrze. Wiesz, znaczy nauka w dużej mierze jednak rozwija się poprzez wymianę poglądów, konfrontacje. W niektórych obszarach rzeczywiście nauka wypracowuje pewnego rodzaju konsensus, więc to nie jest tak, że jakiś konflikt w świecie naukowym jest niezbędny do tego, żeby nauka się rozwijała. Natomiast w przypadku psychodelików, o których nadal bardzo dużo nie wiemy, nie wiemy o efektach długofalowych, zwłaszcza gdyby to zostało rzeczywiście dopuszczone do takiego użycia powszechnego w ramach medycyny,
no to potrzebujemy znacznie więcej badań, żeby ocenić, jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo ludzi i o skuteczność tej kuracji. Więc tych badań jest na szczęście coraz więcej i one tworzą pewien taki obraz, który ja podczas też tego podcastu staram się jakoś tak w skondensowanej formie przedstawić, tak jak ja go przynajmniej, ten rozwój tego ruchu obserwuję, oceniam i też uczestniczę w pewnej mierze. Więc no, są też przeciwnicy w ogóle stosowania psychodelików w ramach psychiatrii i psychoterapii. Ostatnio właśnie czekamy jeszcze na rejestrację, na decyzję FDA, amerykańskiej agencji do spraw żywności i leków w sprawie dopuszczenia albo niedopuszczenia MDMA jako, czyli to też nie jest klasyczny psychodelik, ale jest to jedna z substancji, które powiedzmy, że wpisują się w ten ogólny trend z uwagi na to, że ogólny przebieg psychoterapii wygląda podobnie. Ale jest to jakby pod względem takim farmakologicznym inna zupełnie substancja niż te klasyczne psychodeliki. I po takiej wstępnej recenzji, która też została opisana, ekspertów współpracujących z FDA, no skrytykowano raczej tę kurację. Jednym z głównych argumentów, jak najbardziej zasadnych argumentów, jest to, że nie da się wiarygodnie zaślepić eksperymentów klinicznych z użyciem psychodelików, czyli stworzyć właśnie warunków podwójnie ślepej próby, gdzie ani uczestnik badania, ani osoba prowadząca badanie nie byłaby w stanie ocenić, czy uczestnik badania przyjął placebo, czy substancję czynną. No w przypadku psychodelików i w ogóle innych substancji, które dosyć szybko wywołują jakieś zmiany odczuwalne, trudno jest dobrać wiarygodne placebo, no bo ludzie po godzinie już też no są w stanie ocenić, że coś się z nimi dzieje. Większość tych pacjentów jednak wcześniej czyta i też są przygotowywani. Też nieetyczne byłoby ich nie przygotować na to, co może się wydarzyć w trakcie sesji. Więc mają pewne wyobrażenie na temat dynamiki tego doświadczenia. No i po godzinie raczej większość z nich zdecydowana jest w stanie ocenić, czy dostali wysoką dawkę psylocybiny, czy dostali nieaktywne placebo. Co więcej, badacze też patrząc z boku na to, co się dzieje z uczestnikiem eksperymentu, no też są w stanie ocenić, co było w tej kapsułce. Więc to jest realny problem i nie da się na ten moment stworzyć w przypadku psychodelików metodologii badawczej, która by pozwalała realnie ocenić, na ile te pozytywne zmiany wynikają z oczekiwań i zarówno oczekiwań badaczy, jak i oczekiwań pacjentów, a na ile rzeczywiście z przebiegu kuracji czy z farmakologicznych właściwości psychodelików. Inna sprawa, że są bardzo różne protokoły tego, jak taka kuracja psychodeliczna może wyglądać. Są różne też techniki terapeutyczne stosowane przez różne zespoły, więc póki co jest to dosyć chaotyczne, takie chaotyczne uniwersum. Nie chcę mi się wierzyć, że nie ma żadnego innego środka, który też jest taki jasno widoczny, że ktoś coś zażył i nie jest przebadany klinicznie i nie jest zatwierdzony. Na pewno są takie środki. I teraz jak zastanawiałem się nad tym, jaki to może być środek, to tak jak się przyjmuje u dentysty, bądź gdziekolwiek indziej głupiego Jasia, to on też bardzo mocno działa na człowieka i myślę, że on jest przebadany klinicznie. Więc pytanie, jak takie badania przeprowadzili? Wiesz co, pewnie takich badań też w ogóle będzie coraz więcej rzeczywiście porównujących jedną albo drugą substancję. Natomiast no, wydaje mi się rozsądne, że początkowo chcieli badacze jakby zacząć od tego, żeby porównać podanie substancji albo brak podania substancji. No z uwagi na to, że po prostu jak badasz dwa różne środki psychoaktywne, no to możesz tylko je porównywać ze sobą. Ja nie to sugerowałem. Hmm. Sugerowałem to, że głupiego Jasia też musieli robić podwójnie ślepą próbą. A, okej, okay, teraz rozumiem. Więc nad tym się zastanawiam, bo na 100% oprócz tego, bo ja wiesz, ja nie jestem ekspertem z tego zakresu, więc nie wymienię ci listy leków, po których widać, że ktoś się zażył, ale na pewno ta lista jest bardzo długa. I zastanawiam się wtedy, jak takie badania się prowadzi. I czemu w przypadku MDMA nie zrobili tego w ten sposób? Wiesz co,
też mogę tylko spekulować, ale wydaje mi się, że w przypadku środków znieczulających czy środków przeciwbólowych, no jednak znacznie łatwiej jest ocenić, jakby, że to efekt terapeutyczny wynika konkretnie z podania substancji. W przypadku psychodelików, czy w przypadku MDMA również, jakby jest tyle czynników pozafarmakologicznych, że po prostu to zmniejsza wiarygodność tych eksperymentów, że wiesz, w ogóle początkowo jak badacze poszli do agencji rządowych, żeby im wyjaśnić, że chcą badać jakąś substancję, ale tak naprawdę to działa nie ta substancja, tylko jakby kontekst terapeutyczny i przygotowanie, a substancja jest w zasadzie dodatkiem do psychoterapii, no to to było jakby trudne do zrozumienia dla jakby regulatorów, którzy zajmują się psychofarmakologią, czyli działa substancja, czy nie działa? Krótka piłka. I no, więc to jest jakby znaczna część, myślę, że problemu, że w grę, a wręcz według niektórych badaczy, kluczową rolę dla tego efektu terapeutycznego wręcz odgrywają właśnie te czynniki pozafarmakologiczne. I to jest też ciekawe, że terapia psychodeliczna jest bardziej psychoterapią niż farmakoterapią. Mhm. Inne formy psychoterapii, żeby być stosowane, nie muszą przejść procesu rejestracji i tak dalej. Natomiast terapia psychodeliczna przez to, że wiąże się z podaniem środka psychoaktywnego, musi przejść taką ścieżkę rejestracji jak terapie farmakoterapeutyczne. Nie wiem, na ile teraz jest jasne to, co powiedziałem, To rozumiem w 100%. Zastanawiam się nad tym, bardzo ciekawe, bo to jest w pewnym sensie... Z mojej perspektywy to działa trochę tak, że to jest środek, który delikatnie w jakiś sposób wpływa na mózg, nazwijmy, że go zmiękcza, po to, żeby psychoterapia była skuteczniejsza. Tak można to też opisywać, tak. Znaczy w przypadku tych klasycznych psychodelików są różne zmiany, które zaobserwowano w trakcie sesji i też po sesji, jak gdyby niektóre z tych zmian się utrzymują. Kluczowe znaczenie ma spadek aktywności wzgórza. To jest jakby taka część mózgu, która tworzy spójne doświadczenie percepcyjne, że tak powiem, czyli jakby reguluje przepływ informacji ze zmysłów i znaczną część tych informacji odsiewa, żeby nas po prostu nie zalewały jakieś doznania sensoryczne. W przypadku psychodelików, pod wpływem psychodelików, wzgórze trochę jakby zostaje rozregulowane, przez co jakby ludzi zalewa większe... I to też jest spójne z ich opisami subiektywnymi. Stąd są te doznania. Między innymi stąd, tak. Jakby intensyfikacja doznań wizualnych, odczuć w ciele. Nie wiem, czy akurat doświadczenia synestetyczne dokładnie wynikają z rozregulowania wzgórza, no ale dochodzi do takiego przemieszania zmysłów, że czujesz na przykład zapach koloru albo słyszysz obraz, chociaż pewnie to się rzadko zdarza, no ale wiadomo, o co chodzi. Spotkałeś się z tym, że ktoś mówił, że czuje zapach koloru? Nie, szczerze powiedziawszy. Ale chodziło mi o to, żeby wiesz, użyć, powołać się na jakieś dwa zmysły, żeby pokazać, się, tak. Rozumiem. Zazwyczaj, tak mi się wydaje, ale to jest moja spekulacja, że zazwyczaj ludzie widzą dźwięki, to znaczy jak na przykład zamykają oczy, to muzyka, której słuchają, jak gdyby manifestuje się w formie wizji, ale to przyznam szczerze, że nie wiem, jakie są najczęstsze doświadczenia synestetyczne pod wpływem psychodelików. Zapytałem konkretnie o to, dlatego, bo ja miałem takie doświadczenia i tak sobie myślałem. Pamiętam, że kogoś o to zapytałem i ta osoba, to była osoba, która była w nauce, zapytała się od razu, czy rozmawiałem kiedyś o tym z kimś, czy ktoś potwierdzał, że też czegoś takiego doświadczał. I teraz ty to powiedziałeś, więc od razu cię zapytałem, czy zdarzyło ci się spotkać osoby, które miały takie doświadczenia. Ja z tego, co pamiętam, słyszałem kolory. Wiesz co, też jak o tym teraz wspomniałeś, to no nie jestem jakoś zaskoczony, w sensie, że mieści się to gdzieś tam w moim wyobrażeniu na temat tego, jak psychodeliki mogą wpływać. No, w każdym razie to wzgórze odgrywa dosyć istotną rolę, natomiast zaobserwowano też zmiany w aktywności ciała migdałowatego, które odpowiada za reakcje, takie stres, poczucie zagrożenia. Pod wpływem psychodelików ludzie mniej reaktywnie, emocjonalnie reagują na obrazy. Czyli są negatywni. Tak, znaczy mniej intensywna reakcja emocjonalna, na przykład na twarze, które im są wyświetlane miny, które wyrażają gniew, na przykład jakby smutek i tak dalej, czyli pod tym względem są troszeczkę jak gdyby łagodniej reagują, co może na przykład odnosić się też do zmian właśnie do efektu antydepresyjnego, że jakby ludzie pod wpływem psychodelików i później stają się mniej
mniej podatni na uleganie takim negatywnym bodźcom. Dotyczy to jakichś swoich ruminacji, czyli takich pętli myślowych, czy w ogóle jak gdyby interpretowania rzeczywistości jako wrogiej. Natomiast zmiana, która jest najczęściej w ogóle gdzieś tam opisywana w kontekście takich jakby badań neuronaukowych, to jest tymczasowa dezorganizacja tak zwanej sieci stanu spoczynkowego, Default Mode Network, czy DMN w skrócie. Ona w bardzo dużym uproszczeniu odpowiada za konstruowanie naszego poczucia ja, takiego codziennego poczucia ja, które jest osadzone w pewnej narracji takiej, że jest przeszłość, myślisz też o przyszłości, jakby pozycjonujesz się na takiej skali, jak gdybym ona ulega jakoś tak, jest najbardziej aktywna w momentach, w których nie wykonujemy żadnej konkretnej czynności, czyli jak gdyby poddajemy się refleksji na temat siebie, świata, innych ludzi. Czyli to jest takie wyobrażenie na temat siebie. Tak, w dużym uproszczeniu. Natomiast pewnie znaczna część, może nie znaczna, ale pewna część neuronaukowców mnie skrytykowała, że to jest jakby zbytni redukcjonizm. Przepraszamy. Ale tak, przepraszamy, ale na potrzeby jakby takich właśnie jakby rozmów, czy jakby w ogóle myślenia o tym bardziej ogólnego, jak psychodeliki wpływają. Sami neuronaukowcy, którzy badają psychodeliki, bardzo często właśnie te zmiany w aktywności DMN opisują. Dochodzi do pod wpływem psychodelików do tymczasowego rozmontowania, desynchronizacji ośrodków tworzących tę sieć i to pokrywa się z subiektywnym poczuciem rozmycia ego. Swojego ja. Mhm. To jest w ogóle też jeden z głównych elementów doświadczeń mistycznych tak zwanych, jakby, czyli właśnie doświadczenie mistyczne składa się na podstawowym poziomie z dwóch komponentów, rozmycia ja i poczucia zjednoczenia z czymś szerszym, z czymś, co niekoniecznie musi mieć charakter nadprzyrodzony. Może to być na przykład przyroda albo, nie wiem, ludzkość, społeczeństwo, coś generalnie szerszego od tego jednostkowego ja, z którym się na co dzień utożsamiamy. I zaobserwowano, że pod wpływem psychodelików właśnie dochodzi do tymczasowej organizacji tej sieci. Ta sieć jest też hiperaktywna, taka sztywna jest u osób, które są pogrążone w depresji i wpadają przez to w takie nadmierne myślenie o sobie, ruminacyjne, negatywne, o świecie i tak przynajmniej niektórzy opisują mechanizm działania terapii psychodelicznej, że psychodelik pozwala wytrącić człowieka z tych ruminacji, które mu szkodzą i które utrwalają jakąś taką bardzo nieadaptacyjną wizję rzeczywistości, czy siebie, czy otoczenia. I dla mnie brzmi to względnie wiarygodnie, bo wiele elementów tutaj do siebie pasuje. Też przeprowadzono badania kliniczne, które pokazują, że to rzeczywiście ludzie często opisują tego rodzaju zmiany i przypisują tym zmianom też poprawę dobrostanu, więc natomiast też te badania nad aktywnością mózgu, no, można się do nich przyczepiać. One były często robione na małych próbach, z niewielką liczbą uczestników. No i też takie główne zastrzeżenie, o którym ja sobie od razu, może nie od razu, ale dosyć szybko sobie pomyślałem, że jak bada się mózg w funkcjonalnym rezonansie magnetycznym, to jest to naprawdę zupełnie inna sytuacja niż jak ktoś właśnie jest w lesie na przykład z przyjaciółmi pod wpływem psychodeliku, czy w gabinecie terapeutycznym. FMRI to jest ciasna maszyna, która jest bardzo hałaśliwa i jak ktoś spędza w niej kilka godzin, no to można założyć... Boli głowa później, jeśli człowiek źle czuje. A byłeś tak kiedyś? No to generalnie ja nie byłem nigdy, ja ale... Byłem na godzinę maksymalnie i to było bardzo... Tak myślałem sobie, dobra, godzinę sobie poleżę, to nawet odpocznę. Jednak to takie stukanie... To jest męczące na dłuższą metę. No to, więc można założyć, że w takich warunkach jednak mózg będzie pracował inaczej niż właśnie w komfortowym gabinecie psychoterapeutycznym na kanapie z paską na oczach i słuchawkami na uszach. Muzyka zazwyczaj jest w miarę spokojna podczas terapii psychodelicznej. Więc no, to pytanie właśnie, na ile osoba będąca też, nie wiem, na przykład na rejwie, też prawdopodobnie jak jest pod głośnikiem, pod wpływem psychodeliku, to jej mózg działa inaczej niż w FMRI-u czy w gabinecie psychoterapeutycznym. No. Jakie badania z tego zakresu, o których czytałeś, dla ciebie były najciekawsze? W ogóle w odniesieniu do psychodelików? Kurde, trudne pytanie, przyznam szczerze. Na pewno zaciekawiły mnie bardzo te badania dotyczące
potwierdzenia tego efektu neuroplastycznego, że to już znacznie wcześniej naukowcy spekulowali, że to może tak działać na układ nerwowy, natomiast to, jak zostało to rzeczywiście przebadane i tak zaobserwowano te zmiany zarówno w materiałach takich w badaniach in vitro, jak i na zwierzętach różnego rodzaju i wydaje się, że ten mechanizm rzeczywiście jest dosyć dobrze udokumentowane i też na podstawie tych badań ruszyła taka dosyć duża linia badań klinicznych nad potencjalnymi analogami psychodelików, które byłyby właśnie zachowywałyby ten efekt psychoplastogenny, czyli pomagałyby w reorganizacji synaps, a nie wywoływałyby zmian w świadomości. No i duża część firm farmaceutycznych czy takich biotechnologicznych pokłada nadzieję w potencjale tego rodzaju środków, no z uwagi też na to, że można je opatentować. Psylocybinę nie można opatentować, bo występuje w naturze. Patent na LSD wygasł tam kilkadziesiąt lat temu, więc też firmy farmaceutyczne nie miały za dużej motywacji, żeby w ogóle takie badania prowadzić i też właśnie przed rozmową ci o tym wspominałem, że jakby renesans psychodeliczny w dużej mierze jest oparty na środkach, które zgromadzono poprzez działania organizacji non-profit, pochodziły one od filantropów. I mówiłeś, że to się bardzo rzadko zdarza. Mało które leki wchodzą na rynek ze względu na to, że system jakby w biomedycyny, big farmy jakby kompletnie nie jest tym zainteresowany, a pewna garstka entuzjastów zbiera miliony dolarów na to, żeby jakieś badania kliniczne przeprowadzić. Przyznam szczerze, że nie wiem, czy słyszałem o innej takiej sytuacji. Natomiast tutaj mamy do czynienia jakby z takim case'em, że znaczną część pracy, którą normalnie wykonują firmy farmaceutyczne, wykonały organizacje non-profit, a teraz organizacje for-profit czerpią korzyści z tych badań, które przeprowadzono z myślą o tym, jak można by przywrócić psychodeliki do terapii dla dobra ludzkości. Tak to często było opisywane przez tych entuzjastów i inicjatorów, aktywistów i tak dalej. W ostatnich latach ten krajobraz psychodeliczny jakby bardzo się zmienił i pojawiło się bardzo dużo firm, które z psychodelików chcą robić kolejne leki, które można by sprzedawać. Są próby patentowania właśnie nie tylko nowych cząsteczek, nowych analogów psychodelików, ale też jedna z firm podjęła próbę opatentowania terapii psychodelicznej, czyli wzięła rozwiązania wymyślone przez innych badaczy sprzed kilku dekad wcześniejszych. No i próbowała, to też jest jakby nietypowe, że bardzo niewiele form psychoterapii jest patentowanych. Na zasadzie tam były takie wręcz, ten patent nie został zatwierdzony i nie wiem, na ile ta firma dąży do tego, żeby go przyklepać. Też był to PR-owy strzał w stopę, bo jakby osoby śledzące temat były oburzone tym wnioskiem patentowym, bo on zawierał też takie dosyć absurdalne, jak dla mnie przynajmniej, elementy, a mianowicie, czy terapeuta może zachęcić pacjenta do skupienia się na własnym wnętrzu. Czy terapeuta może, wiesz, w sensie, że była też próby opatentowania konkretnie tego, co, jak wygląda ta interakcja terapeutyczna, próby opatentowania tego, czy mają być meble z miękkim obiciem, jaki ma być, że ma być dobry sprzęt muzyczny i tak dalej. No nie były to metody wymyślone przez tych konkretnych ludzi, którzy chcieli to opatentować. I też jak słuchałem jednego podcastu z tobą, to wspominałeś o takiej teorii leku złotego pocisku, czyli leku, który bezpośrednio trafia w daną chorobę i nie wpływa zupełnie na nic innego, nie ma żadnych skutków ubocznych, jest taki jakby złotym pociskiem wycelowanym w konkretne miejsce i że to się, i że te leki psychodeliczne, jeśli by powstały, zupełnie wyłamują się z tej teorii, dlatego, bo tam jest potrzebne całe to środowisko, że to właśnie w ogóle nie działa tak, że ten lek trafia w określone miejsce i sam wpływa na to, że jest jakaś zmiana, tylko to środowisko bardziej wpływa na to, że będzie to zmiana. Tak. Znaczy ta koncepcja, ja rzeczywiście i w Grzybobraniu, w tej mojej książce drugiej i w jakichś rozmowach wspominam o tej koncepcji, bo stworzył ją Paul Ehrlich, bakteriolog, który na początku
XX wieku właśnie ukuł takie pojęcie i ono w gruncie rzeczy opisuje leki, których szuka medycyna od wielu dekad. Czyli właśnie takie leki, które będą precyzyjnie leczyć konkretną dolegliwość, działać niezależnie od kontekstu, niezależnie od relacji między pacjentem a lekarzem. Będzie wywoływać względnie mało skutków ubocznych i no niektóre antybiotyki, można powiedzieć, że gdzieś tam są blisko tego ideału, czyli zwalczają konkretną bakterię, a stosunkowo niewiele na przykład wywołują, nie wiem, nudności czy jakiegoś dyskomfortu w organizmie, w niewielkim stopniu uszkadzają tkanki ludzkiego organizmu. Więc takich leków szuka medycyna i dotyczy to również psychiatrii, że najlepiej byłoby po prostu znaleźć magiczny lek na depresję, magiczny lek na schizofrenię. Natomiast no, choroby psychiczne w ogóle różnią się, czy zaburzenia psychiczne bardziej powinienem był powiedzieć, różnią się od zaburzeń takich czysto cielesnych tym, że no, znacznie trudniej też jest jednoznacznie tak wskazać, że dana osoba na coś cierpi. Jak na przykład masz zapalenie pęcherza, no to po prostu robisz badanie moczu i widać, że jest tam bakteria i podaje się antybiotyk. Jeżeli chodzi o diagnozowanie zaburzeń psychicznych, no to jest to sprawa znacznie gdzieś tam bardziej skomplikowana, też często te zaburzenia współwystępują ze sobą, nie wiem, depresja i uzależnienie na przykład, czy stany lękowe i tak dalej. I czasami jest trudno, uzależnienia są dobrym gdzieś tam przykładem, no bo często trudno jest ocenić, co wynika z czego, że tak powiem. Czy pacjent najpierw cierpiał na depresję i przez to wpadł w alkoholizm, czy uzależnił się od alkoholu ze względu na jakąś podatność taką swoją genetyczną i przez to, że nadużywa alkoholu, no to stopniowo popadał w depresję. Więc no, znacznie trudniej jest wymyślać, tak podsumowując, znacznie trudniej jest znajdować leki psychiatryczne w porównaniu z lekami w innych obszarach medycyny. Czy wiadomo jakoś ewolucyjnie, dlaczego w ogóle psylocybina się pojawiła w tych grzybach? Jakby z czego to wynika, że jest taki środek w grzybach, które sobie rosną gdzieś na łące i po prostu tam są i zwierzęta, i ludzie jedzą je od tysięcy lat? Bądź dłużej. Znaczy generalnie klaster genów, czyli grupa genów odpowiedzialnych za syntezę psylocybiny powstała według niektórych szacunków około 75 milionów lat temu, więc znacznie wcześniej niż pojawiliśmy się my jako Homo sapiens. I generalnie psylocybina i wiele innych substancji, ale psylocybina należy do tej grupy i wiele innych środków psychoaktywnych też należy do tej grupy, to są metabolity wtórne, tak zwane, czyli substancje, które powstają w organizmie, ale nie są mu niezbędne do przetrwania dla funkcji życiowych. Natomiast jakąś funkcję muszą spełniać, ponieważ gdyby nie spełniały jakiejś funkcji, no to by w toku ewolucji po prostu zanikły. No i ten klaster genów odpowiedzialnych za syntezę psylocybiny w ciągu tych 75 milionów lat też przechodził między różnymi liniami ewolucyjnymi grzybów na zasadzie poziomego transferu genów, czyli to jest takie zjawisko, że pewna część jakby pewna informacja genetyczna przeskakuje z jednego organizmu do drugiego bez tworzenia potomstwa. Można to jakby zaobserwować też w przypadku odparniania się niektórych bakterii na antybiotyki, że one bardzo szybko jakby no, tworzą odporność na dane leki. To właśnie się dokonuje za sprawą poziomego transferu genów. Natomiast czy po co powstała psylocybina? No, trudno jest to ocenić. Zakłada się, że te metabolity wtórne powstają w organizmach, w roślinach na przykład i grzybach, które nie mogą się przemieszczać. Spełniają taką funkcję, że manipulują zachowaniem zwierząt, które to zwierzęta mogą być na przykład zainteresowane zjadaniem ich, albo czyli wtedy ten metabolit wtórny spełnia funkcję repelentu, czynnika odstraszającego, jakby substancji, która ma zatruć, jakby zdezorientować, potencjalnie zatruć śmiertelnie, żeby po prostu kolejne zwierzęta nie zjadały danej rośliny. Tylko, że zwierzęta zjadają te grzyby. Psylocybinowe? Niektóre tak. Niektóre tak, rzeczywiście to zaobserwowano. Natomiast powiem jeszcze tylko o drugiej tej funkcji potencjalnej, tych metabolitów wtórnych, atraktanty. Tak to się nazywa. Jakby są niektóre substancje, które są atraktantami, czyli przyciągają zwierzęta, żeby manipulować ich zachowaniem w sposób, który jest korzystny dla
danego organizmu, czyli na przykład pomaga w rozsiewaniu zarodników albo nasion. I rzeczywiście w przypadku grzybów psylocybinowych wydaje się, że pierwotnie spełniała psylocybina funkcję repelentu, czyli miała odstraszać, znaczy jakby wywoływać właśnie taki stan rozregulowania percepcji, który mógłby narażać na ataki drapieżników to zwierzę, czy w ogóle wywoływać pewien dyskomfort, stan oszołomienia powiedzmy, ale... O tym nie pomyślałem, że teraz jak ktoś sobie zażywa takie grzyby, to jest w takim bezpiecznym środowisku i nie za bardzo się musi przejmować tym, że zaraz go zeżre tygrys. A kiedyś, jak byliśmy dużo, dużo wcześniej, to zażycie czegoś takiego, co wpływało na twoją dezorientację, to realnie mogło wpłynąć na to, że umrzesz. No tak, znaczy osoba pogrążona w transie i wizjach... staje się jakby łatwym obiektem ataków drapieżników. Czyli kiedyś to działanie było takim dużym zagrożeniem? Nie wiem, czy dużym, bo są też, wiesz, no, jeden z głównych popularyzatorów, grzybów psylocybinowych, Terence McKenna, wręcz stworzył teorię naćpanej małpy tak zwaną, według której grzyby psylocybinowe wręcz przyczyniały się do rozwoju naszego gatunku. W małych dawkach pomagały, wyostrzały percepcję, więc miały pomagać w polowaniach, w większych dawkach miały rozbudzać chęć kopulacji, więc sprzyjać przekazywaniu genów. W jeszcze większych dawkach miały wywoływać stany mistyczne, które gdzieś tam sprzyjały komunikacji między osobnikami, które chciały o tym opowiedzieć. Rozwijał się język, rozwijała się kultura przez to i tak dalej. Natomiast no, teoria naćpanej małpy jest bardzo... Stone Age Theory jest... No, dla mnie jest... Tak, nie jestem do niej przekonany, mówiąc bardzo eufemistycznie. Też ciężko udowodnić takie teorie, co? Nie da się udowodnić tego. To znaczy, prawda, czynników, które wpłynęły na naszą ścieżkę ewolucyjną, było prawdopodobnie tak dużo, że skupianie się akurat na tym, że psylocybina odegrała kluczową rolę, no wydaje mi się być dosyć ryzykownym. Ale też nie jest tak, że możemy całkowicie przekreślić tę teorię, więc dla mnie ona po prostu jest mało wiarygodna. Jestem też sporo luk, w które wchodzę zresztą też w mojej książce, więc nie wiem, czy to jest teraz miejsce, żeby... Reklamuj, kiedy chcesz. Żeby jakoś to rozwijać. Natomiast na pewno jest tak, że współcześnie przynajmniej dla niektórych gatunków grzybów psylocybinowych, na przykład dla łysiczki kubańskiej, czyli tak zwanych kubensisów, które są najpowszechniej uprawianym grzybem psylocybinowym w warunkach domowych, psylocybina spełnia funkcję atraktantu, czyli nas jako homo sapiens przyciąga do tych owocników. My im tworzymy idealne warunki, żeby rosły, żeby później je spożywać. Wykorzystujemy wręcz całą technologię i infrastrukturę mykologiczną, nie tylko mykologiczną, jak gdyby do tego, żeby zarodniki krążyły. Zarodniki są sprzedawane przez internet, przez sklepy internetowe, grzybnie są sprzedawane przez sklepy internetowe, więc ewidentnie ten konkretny gatunek zyskuje bardzo mocno na tym, że psylocybinę produkuje, ponieważ my jako zwierzę homo sapiens tak bardzo dużą uwagę przywiązujemy do akurat tego aspektu jego właściwości, że no, wykorzystujemy też swoją zasoby technologiczne do tego, żeby pomagać mu trwać, żeby po prostu owocniki dalej rosły i zarodniki krążyły. Przed podcastem wspominałeś mi, że nie przepadasz za opowiadaniem o jakichś subiektywnych doświadczeniach. I tak właściwie to się teraz nad tym zastanawiam, bo mówiłeś, że ty też chętnie opowiesz o tym, dlaczego tak masz. Znaczy, tak, no, ja generalnie nie jestem jakoś tak... opisy subiektywnych doświadczeń dla mnie, jak na przykład teraz, jak czytam jakąś książkę i są trip reporty, no to kartkuję, mówiąc zupełnie szczerze. Bo to nie ma znaczenia tak z perspektywy naukowej. Ma też znaczenie oczywiście z perspektywy naukowej. To jest jak gdyby, wiesz, fenomenologia doświadczenia psychodelicznego, myślę, że pomaga zrozumieć mechanizmy, które się dzieją w psychice i jakby nie można tego pomijać, według mnie. Natomiast... przypisywanie zbyt dużej wagi dla konkretnego doświadczenia, które się przeżyło, wydaje mi się być o tyle gdzieś tam dla mnie mało
w tym momencie ważne, że znacznie ważniejsze jest dla mnie to, co z tego doświadczenia wynika. To znaczy, ktoś może doznać stanu, który opisuje jako jakąś głęboką transformację, oświecenie i chęć zmiany realną. Natomiast pytanie, na ile to jest słomiany zapał, jakby pytanie, co dalej z tym zrobisz? Czy poprzez integrację przekujesz to na realne zmiany w twoim sposobie komunikacji z innymi, w twoim sposobie myślenia o sobie, w twoim sposobie zachowania względem innych, w twoich nawykach, które mogą być szkodliwe. To jest dla mnie to, na czym warto się skupić. A treść samego doświadczenia jest bardzo mocno gdzieś tam zależna od, wiesz, indywidualnych uwarunkowań człowieka też przez to jest o tyle mało wiarygodna, że to, że ktoś przeżył dane doświadczenie, to niekoniecznie oznacza, że ktokolwiek inny je przeżyje. I też nadmierne dzielenie się, takie przywiązanie do swoich własnych doświadczeń, mam wrażenie, że powoduje, że u niektórych ludzi dochodzi do chęci pogoni za tymi doświadczeniami bez właśnie przekuwania tego, co z nich wynika na codzienne życie. I w pewnym momencie możesz się zorientować, że po prostu jeździsz na ceremonie ayahuaskowe i pijesz ayahuaskę i chcesz doświadczyć tego stanu, a tak naprawdę jakby kłócisz się z dziewczyną, jakby masz problemy ze stabilnością w życiu zawodowym i są też takie przypadki, rozmawialiśmy zresztą przed włączeniem mikrofonów, że i ty też o tym wspominałeś teraz w trakcie rozmowy, że niektórzy się po prostu odklejają, nie? Jak gdyby, i wydaje mi się, że po części wynika to właśnie z takiej pogoni za doświadczeniem. Nie jest to dynamika, w którą sam chciałbym wchodzić. Teraz jakby powiedziałem, że to nie jest bardzo istotne z takiej perspektywy naukowej, ale później sobie pomyślałem, że to by było istotne dla terapeutów. Że no jeśli, jest, i dokładnie jest. No. Bo oni muszą wiedzieć, w jaki sposób reagować i im więcej case'ów przeczytają, tym będą bardziej przygotowani na to, co się potencjalnie może stać z danym pacjentem. Tak, no tym bardziej, że też jakby takie kwestionariusze, które są dawane ludziom do wypełnienia, mogą nie uchwycić wielu subtelności, zwłaszcza w przypadku takich doświadczeń, jak właśnie doświadczenia psychodeliczne. I zebranie relacji bardziej rozbudowanej, w której uczestnik badania opisuje własnymi słowami, co było dla niego najważniejsze i jak to na niego, w jego odczuciu wpłynęło, no myślę, że jest potwornie gdzieś tam istotne. Natomiast no ja o swoich na przykład osobistych doświadczeniach nie lubię mówić, bo nie czuję takiej potrzeby. Może kiedyś mi się to zmieni, natomiast tak jak powiedziałem na samym początku, dla mnie jest ważniejsze to, co robisz z tym doświadczeniem, niż to, czego dokładnie doświadczyłeś. Czyli ty jesteś zwolennikiem tego, żeby zalegalizować wszystkie narkotyki? Dobrze zrozumiałem? Czy jesteś generalnie zwolennikiem tego, żeby powoli po prostu podnosić tę dostępność i jednocześnie wprowadzać edukację i wtedy masz nadzieję, że to będzie dużo mniej penalizowane i dużo mniej szkodliwe dla środowiska. Nie, ale to takie ostre pytanie. Jakby z zaskoczenia mnie trochę wziąłeś. Czy jestem za tym, żeby legalizować wszystkie narkotyki? Ale to nie jest, nie odbieraj tego jakoś tak politycznie, albo że pytam cię, czy jesteś, albo czy jesteś za prawicą, albo lewicą. To nie o to mi zupełnie chodzi. Wiem, rozumiem. Po prostu wiesz, to jest taki temat, który jest szalenie złożony i jakby w ogóle kształtowanie polityki narkotykowej. Mamy przykłady krajów, w których dekryminalizacja przyniosła dobre rezultaty, natomiast to wynikało z tego, że na przykład Portugalia, natomiast to wynikało z tego, że był to kraj w określonym momencie swojej historii z określonymi problemami społecznymi, które w ten sposób udało się rozwiązać, czyli na przykład, nie wiem, duża liczba zachorowań na HIV przekazywanych za sprawą igieł u użytkowników heroiny. No i jakby dekryminalizacja spowodowała i włączenie programów edukacyjnych, czyli ludzie, którzy są użytkownikami, nie są karani, a wręcz system nie wtrąca ich do więzień, tylko jest jakby spotkanie z grupą, jakby tam jest terapeuta, prawnik i w sensie no jest grupka ludzi, którzy empatycznie jakby oferują wsparcie, no i jakby to przyniosło rzeczywiście dobre skutki w Portugalii mniej więcej 20 lat temu. Nie ma gwarancji, że tego rodzaju zmiany by się sprawdziły, nie wiem, w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, w Peru i tak dalej. To są kwestie, wiesz, bardzo gdzieś tam zależne od uwarunkowań, od szeregu uwarunkowań społecznych, więc nie ma tutaj jakby jasnej odpowiedzi. Natomiast ja też tak myślę na podstawie tego, co czytam o polityce narkotykowej, no to generalnie prohibicyjne podejście do jakichkolwiek środków psychoaktywnych często przynosi skutek odwrotny od tego, który system
system chciałby osiągnąć, system społeczny czy system prawny. I wtrącanie ludzi do więzień za, wiesz, za jointa czy nawet za inne środki psychoaktywne. Ja myślę osobiście, że dopóki nie ma problemowego używania, no to zostawiłbym ludziom wolność do podejmowania tych decyzji, dopóki nie szkodzą innym, dopóki nie szkodzą też sobie, no to, to mam tutaj dosyć liberalne podejście. Natomiast no jestem zdecydowanie za tym, żeby była edukacja szeroko zakrojona, żeby też osobami, które używają już problemowo, żeby nie zajmował się system karny, tylko żeby to było traktowane jako problem zdrowia publicznego, a nie jako właśnie coś, czym powinna się prokuratura zajmować. No to w gruncie rzeczy jest problem zdrowia publicznego. No tak, znaczy ludzie generalnie sięgają w problemowy sposób po substancje różnego rodzaju, nie dlatego, że to jest fajne zniszczyć sobie życie alkoholem albo zniszczyć sobie życie heroiną, tylko dlatego, że mają niezaspokojone potrzeby w innych obszarach życia i za pomocą substancji próbują regulować niektóre emocje i jakby to prowadzi do kompulsywnego używania i popadnięcia w uzależnienie. Człowiek szczęśliwy nie chce się uzależnić, nie chce sobie zniszczyć życia. I były takie, Bruce Alexander, taki badacz uzależnień w latach 70. stworzył te badania na zwierzętach, o których mówiliśmy na początku rozmowy, gdzie jest dźwignia i jakby szczur ma, czy mysz, czy inne zwierzę ma możliwość zaaplikowania sobie jakiegoś narkotyku, no to generalnie też są dosyć specyficzne. On ten model zakwestionował z uwagi na to, że to nie jest normalne, żeby szczur był w klatce, w izolacji i miał tylko jak gdyby dźwignię do podawania sobie heroiny. No, na miejsce takiego szczura, no to jakby trudno się dziwić, że w warunkach, w których się znajdował, to co innego miałby robić. No, więc Bruce Alexander podszedł do tego problemu trochę inaczej i stworzył tak zwany szczurzy park, czyli dużą klatkę, w której było dużo szczurów, dużo zabawek, jedzenia, one mogły się właśnie swobodnie jeść, kopulować, bawić się ze sobą. Taki szczęśliwy szczury świat. Tak, taki raj szczurzy. No i były tam dźwignie ze środkami psychoaktywnymi i szczury nie były zainteresowane ich, były zainteresowane tym szczurzym rajem, a nie tym farmakologicznym rajem. Więc to jest coś, o czym warto pamiętać, gdy też stygmatyzujemy i oceniamy ludzi, którzy problemowo używają jakichkolwiek substancji, że nie sama substancja odpowiada za to, co się z tymi ludźmi dzieje, tylko jak gdyby ich problemy wewnętrzne, którymi według mnie też nie powinniśmy przerzucać tego wszystkiego na jednostki, żeby poradzić sobie sam ze swoimi problemami. Naprawdę myślmy o sobie bardziej gdzieś tam wspólnotowo i wspierajmy się nawzajem, bo naprawdę nie mamy nic innego, jak tylko z samych siebie nawzajem w ostatecznym rozrachunku. Po drugie, każdy nie może być ekspertem w danej dziedzinie, więc jeśli ktoś wpada w uzależnienie, to nie będzie nagle stawał się ekspertem od uzależnień, tylko potrzebni są do tego ludzie, którzy spędzili na tym 20-25 lat albo więcej, którzy będą edukowali gdzieś tam w mediach, jak sobie z tym radzić, i wtedy taka osoba, która napotyka taki problem, być może będzie wiedziała, co zrobić. Tak, zgadzam się w pełni, natomiast też patrząc na terapeutów uzależnień, to nie chcę teraz, żeby zabrzmiało źle, ale że wiele osób, które samo miało problem z różnymi substancjami, po wyjściu z tego problemu wybiera ścieżkę właśnie terapii, bycia terapeutą uzależnień i wydaje mi się, że osoba, która przeszła przez to piekło, jak gdyby jest w stanie bardziej empatycznie podejść do ludzi, którzy przez nie przechodzą w danym momencie i że to jest jakby aset, to jest atut, że ludzie, którzy sami przez to przeszli, jak gdyby lepiej mogą zrozumieć innych, którzy przez to przechodzą właśnie. Powtórzyłem się w sumie, ale... U mnie jak był Robert Rutkowski, opowiadał, że to właśnie działa w dwie strony, bo on ma doświadczenie z uzależnieniem i ja to samo powiedziałem, że no w takim razie świetnie, że jesteś terapeutą, bo będzie ci to pomagało zrozumieć sytuację, w której ci ludzie się znajdują. On powiedział, że to też jest taki miecz obusieczny, dlatego bo to też może wpłynąć na terapeutę w ten sposób, że ja wiem, jak to jest, wyszedłem z tego, więc ja teraz znam wszystkie rozwiązania, więc będę zbyt pewny siebie w proponowaniu różnego rodzaju rozwiązań. Okej, czyli że rozwiązania, które zadziałały na mnie, też na pewno zadziałają na innych. Znaczy tak, ja zresztą też słyszałem, jak Robert Rutkowski w jakimś wykładzie o tym wspominał i trafia to też do mnie. I z tego, co też słuchałem w podcaście z tobą, to w Australii wprowadzili MDMA do... zatwierdzili do tego, żeby próbować testować MDMA na ludziach z jakimiś najcięższymi przypadkami psychiatrycznymi, dobrze zrozumiałem? Znaczy, to nawet nie jest tak, że testować, tylko już można stosować. Dokonano reklasyfikacji w Australii. Australia jest jednym z pierwszym w ogóle miejscem, który na poziomie ogólnopaństwowym zdecydował się na wprowadzenie właśnie MDMA w leczeniu stresu pourazowego i psylocybiny w leczeniu depresji. Ta zmiana prawna dotyczyła przeniesienia
tych dwóch substancji z grupy 9 do grupy 8, więc tak jakby w nasz całym spektrum była to dosyć taka zachowawcza zmiana, natomiast otworzyła możliwość stosowania w kontekście medycznym tych dwóch substancji u pacjentów lekoopornych, czyli takich, którym nie pomogły bardziej konwencjonalne rozwiązania. Psychiatrzy mogą tam rzeczywiście te dwie substancje teraz stosować od zeszłego roku, zdaje się, że od lipca 2023. Podobne regulacje, podobne zmiany zaszły też w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych. To jest pierwszy stan, którego mieszkańcy na drodze referendum zagłosowali za tym, żeby władze stanowe stworzyły zasady funkcjonowania ośrodków, w których ludzie będą mogli przejść przez doświadczenie wywołane za pomocą grzybów psylocybinowych pod opieką właśnie nie terapeutów, bo to nawet nie muszą być licencjonowani terapeuci, ale pod opieką osób, które uzyskały takie zezwolenia od stanu po przejściu odpowiednich szkoleń. No i są już jakieś doniesienia z jednego albo drugiego miejsca? Właśnie w Oregonie równolegle też była zmiana, w ogóle dekryminalizacja wszystkich środków psychoaktywnych, też w referendum. No i wszystkich łącznie z heroiną? Zgodnie z moją wiedzą to jakby dotyczyło jakby w ogóle podejścia do polityki narkotykowej, czyli jakby nie odchodzimy od karania za posiadanie. Natomiast nie wiem, jak konkretnie w przypadku heroiny, jak to tam wyglądało. W każdym razie, jeśli chodzi o te ośrodki, które zaczęły rzeczywiście w Oregonie powstawać, no to osoby skorzystające z tamtejszych usług nie muszą mieć żadnych diagnoz. Czyli to nie jest tak, że tylko psylocybina na konkretnie depresję lekooporną, czyli każdy, kto chce, jak gdyby może poddać się takiej terapii, jeżeli za nią zapłaci. Więc jest to jak gdyby staje się dostępne dla pewnego rodzaju elity ekonomicznej, no bo terapia psychodeliczna jest bardzo, bardzo droga. Wymaga wielu sesji przygotowujących, właśnie wielogodzinnej sesji, której towarzyszy kilka osób w zasadzie, ekspertów, którzy pilnują, żeby się nic nie stało, późniejszej integracji, więc to jest taki problem dostępności tego rodzaju, jak to mogłoby wyglądać w ogóle w przyszłości, bo to też nie jest jakby rozstrzygnięte, czy to ma być refundowane w zasadzie, wiesz, no jest to znacznie bardziej kosztowna kuracja niż wystawienie recepty na Prozac, więc no oznacza to zmianę podejścia w psychiatrii, jak w ogóle ma wyglądać leczenie różnych dolegliwości, natomiast w przypadku Oregonu, z tego co gdzieś tam czytałem, wiele tych ośrodków zostało stopniowo pozamykanych, bo nie było po prostu wystarczająco dużo klientów, co może po prostu wynikać z tego, że też jak jest dekryminalizacja, no to ludzie mogą sesję psylocybinową sobie zafundować bez płacenia tych kilku tysięcy dolarów, tylko zrobić to trochę bardziej undergroundowo, powiedzmy, jeżeli to też nie wiąże się z konsekwencjami prawnymi. A druga kwestia jest taka, sorry, że tylko właśnie chcę skończyć, bo ostatnio mi ktoś to zasygnalizował, że stosunkowo niedawno, bo kilka miesięcy temu, też władze stanowe w Oregonie raczej odchodzą od tej decyzji o dekryminalizacji i dążą do tego, żeby przywrócić jednak takie bardziej prohibicyjne podejście do tych twardszych środków psychoaktywnych, więc ciekawe, co tam się działo konkretnie. Wiesz, to moja taka intuicja, ale nie intuicja, tylko w porównaniu z Portugalią. To jest dobra analogia. W Portugalii te zmiany, ta dekryminalizacja była obudowana programami edukacyjnymi i wsparciem ze strony właśnie państwa. Tak jak powiedziałem, są te komisje, które oceniają, na ile ktoś problemowo używa. Jeżeli nie używa problemowo, to dostaje tam chyba mandat. Nawet nie wiem, jakie są konkretnie tam... Nie pamiętam, jakie są dokładne gdzieś tam konsekwencje, natomiast jeżeli ma problem, no to jest skierowana na leczenie, a nie do więzienia. W przypadku Oregonu nie było tak szeroko zakrojonej kampanii edukacyjnej, więc jakby i też wsparcie państwa, jeżeli chodzi o wychwytywanie tych osób, które sobie wyrządzają krzywdę albo innym, po prostu też nie istniało. Jak gdyby trochę ludzie zostali zostawieni sami ze sobą z komunikatem, że przestajemy karać za branie dragów, nie? Jak gdyby, więc ja tak od początku, jak o tym myślałem, no to okej, był to odważny eksperyment i wydaje się, że
nie był on tak spektakularny, jak można by było chcieć. Ciekawe, jakie wnioski z tego wyciągną. Czy to będzie tak, że okej, w takim razie w żadnych Stanach nie można tego robić, bo u nas mieliśmy negatywne skutki, czy powiedzą, okej, zrobiliśmy to w ten sposób, być może wysnują jakieś hipotezy, że gdybyśmy zrobili to w inny sposób, to byłoby to dużo bardziej skuteczne. Wiesz co, tutaj pewnie też trochę zależy od nastrojów społecznych, to znaczy jeżeli, wiesz, Stany pójdą w stronę taką bardziej skrajnego libertariańskiego podejścia, no to być może w kolejnych referendach ludzie będą głosować za tym, że jakby nie chcemy żadnych zakazów, niech ludzie robią co chcą, a jak ktoś sobie robi krzywdę, to kogo to obchodzi. Znaczy tak teraz może jakby złośliwie streszczam podejście takie libertariańskie, ale myślę, że w odniesieniu do tego rodzaju problemów społecznych, jak problem uzależnień, czy problemowego używania środków psychoaktywnych, no można by tak skondensować. No, więc no jestem bardzo ciekaw, jak to tam w Stanach się potoczy. Kolejne, Colorado też się przymierza do właśnie wprowadzenia nadzorowanych sesji z psylocybiną. Administracja Bidena też jakiś czas temu już sygnalizowała, że dąży do tego, żeby stworzyć regulacje prawne federalne dotyczące dostępu do psychodelików w kontekście medycznym. Podobnie jest zresztą w Unii Europejskiej. Europejska Agencja Leków wie o tym, że są badania nad psychodelikami, wręcz niedawno Unia Europejska sfinansowała pierwsze badanie w pełni, jakby w pełni, na które w pełni pieniądze popłynęły z Unii Europejskiej. To było chyba 6,5 miliona euro i dotyczy ono właśnie pacjentów, o których wspomniałem znacznie wcześniej, gdzieś tam pacjentów w stanach terminalnych, którzy z uwagi na swój stan zdrowia i nadchodzącą śmierć zmagają się z różnego rodzaju zaburzeniami nastroju. Więc Unia Europejska też zmienia podejście do psychodelików, a wręcz zaczęła finansować badania kliniczne nad ich zastosowaniem. No tylko, że jeśli dalej nie rozwiążemy problemu tego, jak drogie one są później w dostosowaniu, to niewiele to zmieni, co? No, wiesz, to równolegle, to, że będą w ogóle dostępne jakby tego rodzaju usługi w ośrodkach za wysoką cenę, nie oznacza, że ludzie dalej nie będą tego robić trochę po swojemu. To jest jedna kwestia, więc jakby równoległa edukacja społeczeństwa, jak nie szkodzić sobie i innym w dużym uproszczeniu, powinna w możliwie największym stopniu przebiegać. I to nie tylko w odniesieniu do środków psychoaktywnych, tylko do w ogóle różnego rodzaju zagrożeń, które, czy jeżeli chodzi o bezpieczeństwo związane z chorobami przenoszonymi drogą płciową i tak dalej. Znaczy im bardziej, im więcej edukacji, tym lepiej. No, więc... Im więcej edukacji, tym lepiej. Tylko trzeba robić tę edukację w taki sposób, żeby ci ludzie chcieli tego słuchać, a nie tak jak zwykle to jest robione. W szkołach polskich. Jak słyszysz jakąś edukację, to mówisz, dobra, już wystarczy tej edukacji. No, to fakt. Znaczy, rzeczywiście żyjemy w coraz większym, wiesz, no to też na przykład spoczywa w dużej mierze odpowiedzialność na influencerach, takich jak ty na przykład, żeby działać odpowiedzialnie społecznie. Znaczy, wiesz, dbać o przekaz, o czytelność przekazu i wiesz, no dążyć do tego, żeby kto może, to niech skorzysta, a kto komu może zaszkodzić, żeby po prostu tych krzywd uniknął. No z tą rzetelnością przekazu jest bardzo trudno, bo z jednej strony myślisz, że robisz dobrze, zapraszasz eksperta, a później dostajesz pushback, że to nie wczoraj, nam się ten ekspert nie podoba, czy się z tym zgadzać, czy się z tym nie zgadzać, to jest inna kwestia. Zapraszasz takiego super legitnego doktora, a później inny super legitny doktor gdzieś tam na privie pisze, to on tam gada głupoty, to wcale tak nie jest. I tak siedzisz sobie w domu i się zastanawiasz, to kogo ja mam zapraszać w takim razie, o co chodzi w tym świecie naukowym. No tak, znaczy no też w ogóle jak się myśli o nauce, to niestety ona działa nie tylko tak, że jest wspólne dążenie do prawdy przez duże P, tylko no, niestety, tak jak też widzę gdzieś tam w kuluarach zakulisowo, no to często naukowcy mają względem siebie takie rywalizacyjne podejście, dużo niechęci. Mam, tak, dziękuję. Dużo niechęci i czasami niektóre przynajmniej zastrzeżenia dotyczące jakby czyjejś działalności naukowej wynikają z pobudek nie tylko merytorycznych, tylko też po prostu stricte personalnych i wtedy ta krytyka przybiera bardziej złośliwą i taką zajadłą formę. No, ludzie są ludźmi, no, naukowcy też są ludźmi. Tobie się zdarza, że masz jakąś taką zajadłą krytykę gdzieś ze środowiska naukowego? Czy nie powinieneś o tym w ogóle mówić albo coś w tym stylu? Wiesz co, no czy
Jak na przykład występowałem na tym zjeździe psychiatrów polskich, to też dosyć się stresowałem, jak to zostanie odebrany taki temat przez względnie konserwatywne środowisko psychiatrów polskich. To mówię nie oceniająco, tylko oni są rzeczywiście jakby dosyć tacy zachowawczy w nowych podejściach. To nie myślałem, że będą się czepiać bardzo po naszych wystąpieniach, natomiast pytania z sali były raczej takie wskazujące na zaciekawienie i otwartość i życzliwość wręcz. Doktor Justyna Holka-Pokorska, z którą tam byliśmy, psychiatrka, później mi wyjaśniła, że to nie jest tak, Maciek, że wszyscy są zachwyceni tą tematyką, tylko po prostu ci, którzy nie traktują tego poważnie albo są wrogo nastawieni, to poszli na inną sesję w tym samym czasie. Natomiast wiesz, znaczy do tego, co ja robię, w ogóle niektóre osoby mają bardzo negatywny stosunek. Wiesz, dostaję w prywatnych wiadomościach oskarżenia o to, że chcę polskim dzieciom dawać narkotyki. Miałem groźby śmierci też od niektórych patriotów, więc wow, takie... to już daleko zagalopowało. No wiesz, temat wzbudza naprawdę silne emocje i rozumiem, z czego wynika ta kontrowersyjność, dlatego też staram się dbać o to, żeby ten przekaz, te przekazy, które ja formułuję, były jednak, nie przekraczały jakiejś takiej granicy, za którą ja też mógłbym mieć później poczucie winy za to, że komuś się stała krzywda. Więc raczej ten feedback dostawałem taki, przynajmniej na przykład od Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego naszego, no to jestem w kontakcie z Radą Naukową i też kontakt z nimi pozwala utrzymywać pewnego rodzaju, znaczy mieć taki układ odniesienia, który wydaje mi się, że jest w miarę rzetelny. Natomiast też tak jak przed nagraniem ci opowiadałem, że kiedyś udzieliłem wywiadu, który opublikowano w Krytyce Politycznej i tam w sensie udostępniono i tam w komentarzach się dowiedziałem o sobie, że jestem zwolennikiem kapitalizmu i na usługach firm farmaceutycznych, taki był w skrócie wydźwięk, czyli lewicowe medium, które też wydaje moje książki, jego czytelnicy mnie skrytykowali w taki sposób. Ten sam wywiad został też udostępniony przez Frondę, czyli prawicowe medium, i tam jakby komentarz był taki, że jestem komunistą, który chce rozpuszczać jednostkowe ego, żeby przywrócić socjalizm, więc no wtedy zobaczyłem, że w ogóle takie wystawianie się na trochę na świecznik powoduje, że stajemy się obiektami różnego rodzaju projekcji i te projekcje czasami przybierają formę bardzo takich zdecydowanych ataków, jeżeli są jakieś emocje związane z daną tematyką, no i że muszę po prostu mieć poprawkę na to, że brać poprawkę na to, że nie wszystkie komentarze na mój temat odnoszą się bezpośrednio do tego, co ja robię, a bardziej wynikają z pewnych obaw dotyczących tematyki, którą się zajmuję, i wiem, że ona jest kontrowersyjna. Ja też dlatego staram się to robić we względnie ostrożny sposób, też jak najbardziej gdzieś tam opierać się na kontakcie z naukowcami, tak jak powiedziałem. Tak, ja dlatego też nie zapraszałem wcześniej ludzi. Kiedyś dawno zapraszałem, pamiętam, jedną kobietę, która się tym zajmuje, natomiast wtedy jeszcze trochę miałem inne założenia co do tego podcastu i odkąd zacząłem go robić, zacząłem do niego podchodzić dużo bardziej poważnie, to stwierdziłem, że nie chcę poruszać do tego tematu, i tak jak ci przed podcastem mówiłem, dopiero w momencie, kiedy usłyszałem o badaniach klinicznych, to pomyślałem sobie, dobra, czyli to jest już na takim etapie, że można o tym tak fajnie naukowo porozmawiać, bo wcześniej bałem się, że to właśnie skręci w taką ścieżkę oświecenia, wzięcia psychodelików i odkrycia samego siebie, i bardzo chciałem tego unikać, więc nie poruszałem tego tematu do tej pory. No to wiesz, traktuję tego komplement i jakiś przejaw zaufania, że mnie zaprosiłeś w takim razie. Tak, weryfikowałem cię też jeszcze oczywiście, żeby na wszelki wypadek. No spoko, tak trzeba robić. W każdym razie, wiesz, to są w ogóle zjawiska, które czy to nam się podoba, czy nie, będą zachodzić równolegle. To znaczy są prowadzone badania kliniczne, są prowadzone również w Polsce, ruszyły nad 5 MODMT, takim dosyć egzotycznym psychodelikiem, krótko działającym w kontekście leczenia depresji, ale równolegle, biorąc pod uwagę ilość doniesień medialnych i popularność tego tematu, równolegle będą ludzie też brać psychodeliki, pewnie jeszcze, znaczy ta liczba będzie prawdopodobnie wzrastać, liczba ludzi, którzy w ramach ceremonii, czy w ramach, w ogóle w żadnych ramach, być może na własną rękę, bez dbałości odpowiedniej o warunki, ta liczba ludzi będzie prawdopodobnie wzrastać, i ja mam taką wątpliwość, że wiele wcześniejszych gdzieś tam analiz dotyczących szkodliwości psychodelików wskazywała na to, że stosunkowo rzadko osoby, które po nie sięgają, potrzebują
pomocy medycznej, zgłaszają się z potrzebą pomocy medycznej. I być może to wynikało z tego, że była względnie niewielka liczba ludzi, którzy są zainteresowani tymi substancjami i wiedzą... Powiedziałeś, że oni biorą to najczęściej 4 razy do roku, więc to by też wpływało, no bo jeśli biorą jakieś inne środki... Przeciętnie, 3-4 razy w roku. Jakby niektórzy znacznie rzadziej, niektórzy oczywiście częściej. No. Ale to jest, domyślam się, że różne to jest to do środków, jak na przykład amfetamina, które mogą na przykład brać 2 razy w tygodniu albo 3 razy w tygodniu. No niektórzy pewnie biorą codziennie. No. No, tak, no czy wiesz, bardziej nawet myślałem o tym, że jakby ta grupa użytkowników, która też w europejskim raporcie narkotykowym widać, że jakby liczba użytkowników psychodelików jest względnie stabilna w Europie od wielu lat, nieznacznie zaczyna wzrastać, ale jakby jest na tyle niewielka, że można mówić o pewnej subkulturze, która z dużym prawdopodobieństwem składała się z osób, które względnie były uwrażliwione na specyfikę psychodelików, to znaczy wiedziały, jak się z nimi obchodzi, że nie wiem, na przykład zjedzenie kwasa i pójście na ruchliwą ulicę nie jest dobrym pomysłem, nie? Jak gdyby teraz bardzo upraszczam, ale chodzi mi o to, że im więcej ludzi będzie się dowiadywać o terapeutycznym potencjale psychodelików, im bardziej będą hiperoptymistyczne te przekazy medialne, tym większe jest ryzyko, że wzrośnie liczba przypadkowych osób, które będą w przypadkowych warunkach eksperymentować z tymi substancjami, co z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do tego, że ta liczba reakcji niepożądanych prędzej czy później wzrośnie i może doprowadzić do tego, że odbić się negatywnie, po pierwsze na narracji medialnej, bo nagłówki się pojawią od razu. Media są naprawdę, bywają bezwzględne, no, pod tym względem i mogą bardzo łatwo zmienić sposób przedstawiania jakiegoś tematu, o czym zresztą psychodeliki, jakby zwolennicy psychodelików się przekonali w latach 60., tak jak mówiłem, początkowo one były przedstawiane jako cudowne leki, a później jako najgroźniejsze narkotyki w ogóle, które powodują schizofrenię, uszkadzają DNA i tak dalej. Więc no jest to ryzyko, że im więcej ludzi będzie się dowiadywać o psychodelikach, tym bardziej jest prawdopodobne, że no, że pewna część z nich ktoś nie będzie... Krzywdę. Tak, że ktoś sobie zrobi krzywdę. No. Jakie książki z tej tematyki polecasz? Na pewno jako taki... No oprócz swoich, które no muszę to powiedzieć, bo inaczej wydawca by... Pozdrawiamy wydawcę. Tak, ale oprócz... Książki będą podlinkowane pod podcastem. Dziękuję. No w każdym razie jest taka książka, która bardzo mocno zrewolucjonizowała w ogóle w skali ogólnoświatowej podejście do psychodelików, czyli Jak zmienić swój umysł, Michaela Pollana. To jest dziennikarz amerykański, który wcześniej zajmował się tematyką żywności, tematyką relacji człowieka z przyrodą i napisał dosyć, tak to było zaskakujące dla niektórych, książkę właśnie o renesansie psychodelicznym, która bardzo mocno popchnęła zainteresowanie mediów i w ogóle ludzi. Mówi się wręcz o efekcie Pollana, jak gdyby, że to jakby nakręciło pewną taką bańkę hype'u i też ryzyko jest takie, że stworzyło pewnego rodzaju oczekiwania, bo ludzie czytają u Michaela Pollana o doświadczeniach i też chcą takie mieć, pewna część ludzi, więc jak gdyby, a może się okazać, że będą mieć inne przeżycia i później być rozczarowanymi. Mm-hmm. Anyway, ja tę książkę w ogóle przetłumaczyłem na język polski, ona jest dosyć gruba i wyszła kilka lat temu, jest też napisana z perspektywy bardzo amerykocentrycznej, to trzeba mieć gdzieś tam na uwadze, że jest to jakby perspektywa no, białego, zamożnego mężczyzny z Ameryki, więc jest też skoncentrowana bardzo mocno na Ameryce Północnej, jest też skoncentrowana bardzo na tym kontekście terapeutycznym, więc pomija właśnie użycie takie pozamedyczne. Nie ma tam zbyt dużo wzmianek, a wręcz w ogóle nie ma wzmianek o kontekstach, w których ludzie najczęściej używają psychodelików tak naprawdę, czyli w festiwale na przykład muzyczne, czy robienie tego na własną rękę w domach. No ale to okej, to jest jego książka, ma to prawo jak każdy autor, żeby skupić się na tym, co go interesuje. I myślę, że to całkiem niezłe wprowadzenie do tematyki, jak zmienić swój umysł. Mhm. Co jeszcze? Jest też dobra książka o ketamina, na przykład w zeszłym roku został wprowadzony pierwszy program lekowy w polskiej psychiatrii dotyczący refundacji esketaminy. Bita Mogadam napisała taką książkę właśnie zatytułowaną Ketamina, którą też przetłumaczyłem i mogę już
z ręką na sercu gdzieś tam z czystym sumieniem polecić. Tylko ostrzegam, że jest dosyć naukowa. Całkiem też niezły jest przewodnik psychodelicznego podróżnika Jamesa Farrimana. Wielu osobom ta książka się jakoś tak spodobała i dosyć gładko weszła. Więc... To już brzmi właśnie jak ta osobna ścieżka odnośnie psychologii. Nie, to jest psycholog, który od lat 60. jakby co siedzi w badaniach nad psychodelikami i myślę, że nie przekracza jakiejś takiej granicy właśnie ryzykownego informowania o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo. Jest też on ojcem mikrodawkowania, bo to on zresztą za sprawą tej książki, to była pierwsza publikacja, w której on osobny rozdział poświęcił właśnie ludziom, którzy przyjmują małe dawki psychodelików do tego, żeby usprawniać swoje codzienne funkcjonowanie. On w ogóle przez te w latach 60. jeszcze prowadził badania nad wpływem psychodelików na kreatywność z udziałem w ogóle wielu osób z rodzącej się Doliny Krzemowej, więc jest osadzony w tym świecie. Ale słyszałem, że to nie wychodzi w aktualnych badaniach, to mikrodawkowanie, że brzmi fajnie, natomiast w nauce się nie przekłada. No, wiele wskazuje na to, że bardzo mocną rolę, bardzo dużą rolę odgrywa efekt placebo, czyli oczekiwań, z którymi ludzie przyjmują mikrodawki, ponieważ, taki w dużym uproszczeniu, że zaobserwowano pozytywny wpływ mikrodawek na nastrój i ogólne funkcjonowanie, ale dokładnie tak samo, takie same zmiany zauważono u osób, które przyjmowały placebo. Co wciąż będzie pozytywnie wpływało na tą osobę, która to przyjmie, ale po prostu mechanizm działania będzie inny. Może równie dobrze tego nie robić i się wkręcić, wiesz, że cokolwiek innego pomaga, nie wiem, medytacja na przykład, nie? Ale też nie ma co póki co jeszcze wylewać dziecka z kąpielą, bo mikrodawkowanie jest, na tyle niedawno rozpoczęto badania nad tym, jak to realnie wpływa na ludzi i też na tyle jakby są... te zmiany subtelne, że mogą po prostu umykać w niektórych kwestionariuszach, więc to jak gdyby nie, jeszcze myślę, że jest za wcześnie, żeby powiedzieć, że mikrodawkowanie na pewno nie działa, natomiast z dużym prawdopodobieństwem nie działa tak, jak czasami jest przedstawiane, czyli na przykład, nie wiem, masz depresję albo masz jakoś, nie wiem, chcesz być bardziej produktywny w pracy, to bierz mikrodawki. Lepiej nie mieć oczekiwań, że to będzie cudowne panaceum, że jak, nie wiem, masz trudny okres w życiu zawodowym, masz za dużo pracy, dużo stresu, to dorzucanie sobie mikrodawek kwasem niekoniecznie może pomóc. A słyszałem o przypadkach ludzi, którzy tak od tej strony z takim podejściem próbowali eksperymentować z nimi, więc... Na niektórych pewnie działa. Ja w ogóle jakby mam taki, nie wiem, czy to dygresję w ogóle mogę taką zrobić, ale w kontekście mikrodawkowania... W sytuacjach, w których ktoś czuje się przeciążony i traktuje właśnie mikrodawki psychodelików jako taki filar, który ma pomóc w tym przeciążeniu, no to generalnie biorąc pod uwagę pobudzenie neuroplastyczności związane z przyjmowaniem psychodelików, to mam taką wątpliwość, czy przypadkiem nie utrwalą się za sprawą psychodelików te szlaki w mózgu kortyzolowe, czyli że generalnie to złe samopoczucie, to poczucie przeciążenia, przytłoczenia, jak gdyby jeszcze bardziej się pogłębi, utrwali za sprawą pobudzania układu nerwowego w taki sposób. Dotyczy to też na przykład, nie wiem, suplementów soplówki jeżowatej, które są na Instagramie, to co druga reklama mi wyskakuje, że to jest game changer, który po prostu... Jak to się nazywa? Soplówka jeżowata, taki grzyb, który rzeczywiście pobudza czynnik wzrostu nerwów i jest przedstawiany właśnie jako taki adaptogen. Natomiast mam taką wątpliwość, że jeżeli ktoś jest, nie wiem, przeciążony i przepracowany, no to niekoniecznie... A lion's mane, lion's to mane. Po angielsku to kojarzę. Mm-hmm. To rzeczywiście często ludzie o tym mówią. No ja też jem, jakby co. To dlatego ci się wyświetla. To jest, przepraszam, bo ja zacząłem szukać i trochę się odkleiłem od tematu, o którym mówiłeś, czyli to jest przebadane i to, jeśli to bierzesz, to domyślam się, że jest przebadane i działa. Tak, znaczy jakby nie jest tak, wiesz, bo to jest sprzedawane jako suplement, a nie jako lek, więc jakby są też inne te ścieżki jakby w ogóle dopuszczenia na rynek. Natomiast po rozmowach z my koloszkami, takimi jak profesor Marta Wrzosek, z którą mam dobre stosunki i też do grzybobrania mi w przypadku grzybobrania mojej książki mi bardzo pomogła też uniknąć niektórych wpadek, w sensie tak, że byłem spokojniejszy, jak ona to przeczytała i powiedziała, że naprawdę nieźle. Więc jakby też ja nie czuję negatywnych jakoś za bardzo skutków, a wydaje mi się, że pomaga mi to w funkcjonowaniu. Natomiast w sytuacjach, w których byłem, w okresach, w których byłem przeciążony, to
odstawiałem właśnie Lion's Mane, bo miałem wrażenie, że czuję się jeszcze mocniej jakoś tak przygnieciony tymi obowiązkami czy poczuciem odpowiedzialności, więc to jest moje subiektywne wrażenie, niekoniecznie inni tak mają, być może niektórym to rzeczywiście pomaga, daje dodatkowego boosta i czują raczej pozytywne jednoznacznie działanie. Chcę cię jeszcze zapytać o twój perfekcjonizm, bo jak ja przygotowuję się do podcastu i słyszę, że ktoś jest perfekcjonistą, to od razu czy zapisuję sobie o to pytanie, bo... A skąd podejrzenie, że ja jestem perfekcjonistą? Powiedziałeś tak. Tak? Powiedziałeś, okay, że jesteś perfekcjonistą. Przyznałeś się w innym podcaście, więc jak sobie z tym radzisz, żeby cię to nie przygniotło? Wiesz co... No różnie sobie z tym radzę, że tak powiem. Znaczy, nie, bo niektóre rzeczywiście jakieś, wiesz, potrafiłem literówki w książkach jakoś bardzo tak przeżywać, że to powinno być idealnie i rzeczy... A to źle się, to się tak ma? Nie, to wiesz, pytanie, czy wiesz, jakby takie nadmierne myślenie o tym po fakcie i wiesz, no wystarczy po prostu wysłać poprawki redakcyjne i w dodruku poprawić. Natomiast pytanie, to, wiesz, jakby raczej mi to pomagało w życiu, jakby to skupienie na detalach, sumienność i to, że można na mnie gdzieś tam, mam wrażenie, jednak polegać, jak coś, na coś się umawiam z ludźmi, to nie trzeba mi przypominać o tym i tak dalej, więc... Czyli ty nie masz tego po tej takiej destrukcyjnej stronie, że cię to przygniata, że jesteś zestresowany, przemęczony wiecznie, że cały czas się przejmujesz wszystkim? Zdarzają mi się takie okresy, no natomiast wiesz, ja codziennie medytuję, wiesz, staram się możliwie najwięcej przebywać na łonie przyrody, ruszać się na tyle, na ile w ogóle mój zawód związany jednak z pracą przed komputerem jakby pozwala, ale no staram się dbać o zdrowie i o umysł w możliwie największym stopniu i myślę, że miałem okresy, w których ten perfekcjonizm był znacznie bardziej uciążliwy. Ostatnio staram się sobie z nim radzić. Ja mam wrażenie... Myślę, że lepiej, no. Ja się czasami o tym rozmawiam z gośćmi i jakby jak wpiszesz sobie perfekcjonizm w Google, no to oni podają taką patologiczną definicję, czyli właśnie to, kiedy to jest takie obciążające i człowiek nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Ale jeśli się nad tym zapanuje i zrobi się z tego taką mniej patologiczną wersję, to bardzo pomaga w życiu. Jakby co jest złego w tym, że można na tobie polegać? To jest wspaniałe, że można na kimś polegać, albo co jest złego w tym, że jesteś dokładny i że martwisz się literówkami, to świadczy o tym, że ci zależy, że chcesz dostarczyć jak najlepszy produkt. Więc... No tak, znaczy dlatego właśnie powiedziałem o tej literówce, że to rzeczywiście jakby tak, ale zdarzało mi się o tym zbyt jakby... Ruminować. Tak, no ruminować i tak sobie, wiesz, dowalać jakby i wiesz, no czasami naprawdę nie wszystko musi być tak idealne, jakbym tego chciał, zwłaszcza jeżeli jakieś tam działania nie zależą tylko ode mnie, tylko są, wiesz, wypadkową współpracy z innymi osobami, no to myślę, że jakiś tam poziom wyrozumiałości dla własnej osoby działa tak autoterapeutycznie i staram się tę perspektywę w sobie ostatnio rozwijać. Więc tak też jak mnie zapytałeś, to nie bardzo wiedziałem, jak od razu zareagować, bo wiesz, bo pracuję nad tym. Ja też właśnie nad tym ostatnio pracuję. Doszedłem do wniosku, że tak właściwie to ja mogę popełniać więcej błędów i się chyba nic nie stanie. I nawet inaczej. Ja i tak popełniam błędy, ale tak właściwie to się mogę do nich przyznawać częściej i to też się nic złego z tym nie stanie. Bo ja to jestem takim perfekcjonistą, jak coś mi nie wyjdzie, to staram się, może nie to, że to ukrywać, ale po prostu o tym nie wspominam, ale doszedłem do wniosku, że w sumie to jest normalne, że ludzie popełniają błędy, więc nie ma co się tym jakoś szczególnie przejmować i myśleć, że to będzie jakaś, wiesz, ujma na moim honorze. Jest to w pełni ludzkie, wiesz, właśnie większe dla mnie znaczenie ma to, co później robisz z tym błędem, czy jakby traktujesz go jako, nie wiem, sygnał, jakiś taki bodziec do tego, żeby nie powtarzać tego błędu, bo się z nim źle czujesz, czy jakby spędzasz później wieczór na narzekaniu jakby przyjaciołom, tak, i samobiczowaniu i no, więc myślę, że to kwestia podejścia. Medytacja ci pomogła? No, pomaga mi od, wiesz, medytuję od 20 lat mniej więcej, tak, od 18, no myślę, tak, od mniej więcej 20 lat. To miałem też przerwy, takie okresy przerwy, gdzie nie byłem najbardziej może sumiennym medytatorem, natomiast miałem też okresy, gdzie byłem bardzo sumiennym medytatorem, także wiesz, 45 minut z rana, wiesz, zielona herbata i obserwacja oddechu. 45 minut to jest taka solidna medytacja, no, to nie jest 20 minut. To w okresie jeszcze, wiesz, tam studenckim miałem na to też czas. Teraz trochę mam mniej czasu, więc krócej medytuję, natomiast staram się rzeczywiście pierwszą rzecz, którą robię z rana, to właśnie usiąść i poobserwować oddech, wiesz, poobserwować ciało, poobserwować swój umysł i
zamiast sięgać po telefon i sprawdzać skrzynkę mailową jeszcze przed wypiciem pierwszej kawy, którą też lepiej pić tam dopiero jak trochę organizm się rozbudzi swoją drogą, a nie na pusty żołądek od razu przed, wiesz, prysznicem porannym i wybiegnięciem do pracy. Ale tak, na pewno to, co mi medytacja dała, to pomogła mi wykształcić pewnego rodzaju dystans do procesów, które się we mnie dzieją i nie zawsze mi się... Co to znaczy? No na przykład, jeżeli doświadczam gniewu, to nie wyrażam go w takiej surowej formie. Czyli oczywiście zdarza mi się, ale raczej dążę do tego i mam wrażenie, że medytacja mi to pomogła, gdzieś tam mi pomaga dalej utrwalać, że potrafię dostrzec sobie emocje i zanim ją wyrażę, to jakby jakoś ją przerobić, żeby no po prostu nie zalewać też otoczenia i samego siebie jakoś. Też wiem, że nie wiem, emocje mają taką naturę, że pojawiają się, sygnalizują coś, są ważnym sygnałem, ale wiesz, prędzej czy później przekształcają się w coś innego, więc to jest to, co takie wykształcenie takiej metaperspektywy, jakby zdolności do obserwacji tego, co się ze mną dzieje z dystansu, który zazwyczaj jest konstruktywny. Mówię zazwyczaj, bo takie nadmierne też dystansowanie się i wiesz, może jakby być przejawem takiego eskapistycznego też podejścia do emocji i rodzajem takiego, to się nazywa spiritual bypassing, też, że tylko chcesz doświadczać pozytywnych rzeczy, a negatywne trzymać z dala i no, w każdym razie wydaje mi się, że medytacja rzeczywiście wpłynęła na mnie pozytywnie, natomiast są ludzie, na których medytacja wpłynęła negatywnie i jakby gdzieś tam pogłębiała niektóre ich objawy, więc to nie jest jakaś duża grupa ludzi, natomiast warto mieć na względzie, że to nie jest tak, że wszyscy muszą i powinni medytować. Ja dlatego próbowałem medytować, bo właśnie pamiętam, że słuchałem jednego z podcasterów, którego bardzo lubię i on mówi, wszyscy do mnie przychodzą od tylu lat i wszyscy mi mówią, że medytuję, a ja mi się wydawało, że jestem jakiś mądrzejszy, ja nie muszę medytować. I mówił, że jak zaczął medytować, to się zorientował, że tak bardzo mu to pomaga. No ja byłem w takiej samej sytuacji, bo u mnie też wszyscy opowiadają, że medytuję. Pomyślałem sobie, co jak jestem takim idiotą jak on i nie medytuję, a bardzo mi to pomoże. I próbowałem medytować, ale dla mnie to jest jakaś katorga, po prostu niewykonalne. To jest absolutnie. Więc doszedłem do wniosku, że to po prostu nie jest dla wszystkich tak samo jak z każdą inną próbą terapii czy czegokolwiek. Są rzeczy dostosowane do twojej osobowości i są rzeczy niedostosowane. I wydaje mi się, że u mnie się to po prostu nie sprawdziło, albo robiłem to źle. Tak, znaczy można też źle medytować i mi też się zdarzało źle medytować i właśnie nadmiernie się przywiązywać do pewnego rodzaju doświadczeń, które się pojawiają przy dłuższych medytacjach, czasami dosyć szybko, czasami po nieco dłuższym czasie, właśnie takiego rozmycia codziennego ja. Natomiast i miałem taki okres, gdzie się nadmiernie przywiązywałem do tego, żeby jakby osiągać ten stan, który jest względnie jakby w ogóle też przyjemny. Natomiast w pewnym momencie się zorientowałem, że to zupełnie nie na tym powinna polegać medytacja, tylko bardziej na jak czujesz się źle, jak jesteś znudzony, to po prostu siedź z tym i obserwuj, jak jesteś znudzony. I jak jesteś zmęczony, to obserwuj to, jak jesteś zmęczony i jakby umysł zazwyczaj wskazuje przyczynę tego zmęczenia i co można zrobić ze zmęczeniem. Możesz to zalać kawą czy czymkolwiek innym, pobudzić się, natomiast może lepiej się wyspać i zadbać bardziej o organizm. A czy to nie jest takim, czy nie można tego zastąpić taką po prostu refleksyjnością, że się pozastanawiasz nad sobą, bo te rzeczy, o których opowiadasz, to kontrola emocji, to, że jestem na kogoś zdenerwowany albo na siebie zdenerwowany i potrafić to odstawić, zastanowić się nad tymi emocjami, zrobić coś z tym albo nie zrobić z tym niczego. To można zrobić po prostu zastanawiając się nad sobą. Nie wiem, czy kontrola emocji to jest dobre słowo. Być może niedobre, no, bo ludzie się bardzo denerwują, jak używam tego słowa. No, myślą, że ja to znaczy wypierać emocje, obrażać emocje, uważać, że emocje są niepotrzebne. Tak. To jest absolutną bzdurą i tak nie uważam. No ja też uczę się ostatnio w ogóle zmieniać podejście do emocji, zarówno swoich, jak i cudzych. Jakby właśnie z większą wyrozumiałością gdzieś tam je traktować i wiesz, i dopuszczać je przede wszystkim do siebie. Jakby pozwalać im się zamanifestować wewnątrz, natomiast niekoniecznie, wiesz, jak jestem zły, no to nie będę rzucać talerzami. Nie? Do tego zmierzam właśnie, bo ostatnio nawet widziałem, że pewna osoba mnie zaatakowała i ja byłem taki zdziwiony, bo to była osoba ze środowiska psychiatrycznego i tak sobie myślałem, ktoś tu nie kontroluje emocji, a powinien potrafić. I ja mówię w takim kontekście, że jeśli jestem zły, to żeby po prostu ludzi nie atakować w tym kontekście, to jest adekwatne zachowanie. To nie znaczy, żeby ich nie odczuwać, tylko żeby nie robić jakichś patologicznych zachowań na podstawie emocji, które się czuję. Tak, ale też bardzo istotne jest wyrażanie ich, tylko że w formie konstruktywnej.
czyli jak gdyby wysyłasz komunikat, jeżeli jesteś na kogoś zły, no to niekoniecznie trzeba na niego krzyczeć, tylko powiedzieć, że słuchaj, jestem na ciebie zły, oto i oto i oto, nie? Jak gdyby i wiesz, nazwać emocje na pewno to jest jakby coś, czego też my jako mężczyźni niekoniecznie jesteśmy uczeni. Nie wiem, na ile kobiety są bardziej uczone, ale mam wrażenie, że jednak mężczyźni mają większy problem z jakby podejściem do swoich własnych emocji, co też prowadzi do, nie wiem, uzależni większego odsetka samobójstw na przykład i tak dalej, więc myślę, że to jest zmiana, która byłaby korzystna dla nas wszystkich, gdybyśmy nauczyli się jakoś inaczej podchodzić do emocji i swoich i cudzych. Tak, tylko że jeszcze problem jest też taki, że jak jesteś przemęczony, to jesteś drażliwy. Teraz jesteś przemęczony i drażliwy, ktoś przychodzi i coś robi, no i teoretycznie możesz powiedzieć, to tamta osoba mnie denerwuje, więc ja teraz zakomunikuję tamtej osobie, że mnie denerwuje, a prawda jest taka, że to nie tamta osoba cię denerwuje, tylko jesteś przemęczony i powinieneś iść spać. No więc i tutaj też trzeba mieć tą świadomość tego, co się w tobie dzieje i powiedzieć sobie, dobra, jestem drażliwy, nie będę tego przerzucał na innych i pogodę i to, że ktoś na mnie natrąbił, tylko po prostu pójdę spać i odpocznę. No i tak, i temu może na przykład bardzo w tym może bardzo pomagać kultywowanie uważności poprzez medytację. Albo autorefleksyjność, tak, no, że po prostu, wiesz, no, sygnalizujesz, że słuchaj, jestem naprawdę zmęczony i muszę się wyspać, zanim porozmawiamy na ten temat. Więc, wiesz, ten rodzaj asertywności myślę, że jest konstruktywny długofalowo dla relacji. Zapytałem cię o wszystko, co dzisiaj chciałem cię zapytać. Powiedz jeszcze proszę ludziom, gdzie mogą cię szukać w internecie. Gdzie mogą mnie szukać w internecie? No, social media, jakieś linki? Maciej Lorenc, strona autorska na Facebooku, chyba na Instagramie po prostu Lorenc Maciej, chyba 23. Dobra. Tak, z tego co pamiętam. No i jest też strona, oczywiście zachęcam do słuchania audycji w Niuansie Psychodelicje, tam już tych odcinków trochę jest, można ich słuchać na Spotify, ale też na stronie Niuansa. Psychodelicje. Super nazwa. Ja się lubię bawić nazwami, więc zawsze to doceniam. No niektórzy się przyczepiali, że to jak gdyby zbyt pozytywne skojarzenia, tak, że zbyt pozytywne skojarzenia wywołuje, no ale cóż, no ze względów jednak, no ja chcę zachęcić ludzi do tego, żeby słuchali tej audycji, więc raczej Niuans nie kręcił nosem, więc tak. Super, bardzo ci dziękuję w takim razie za rozmowę. Też dzięki za rozmowę i dziękujemy w sumie za cierpliwość Państwu i słuchaczom. Cześć! Nowe podcasty w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o 19:00. Do usłyszenia.